Nazywam się Arkadiusz Urgas, znajdujemy się przed sądem rejonowym oraz okręgowym w Zamościu, przed Wydziałem Drugim Karnym, gdzie odbywała się przez 4 lata rozprawa przeciwko byłemu rodnemu już Jackowi Krzysztofowi Danolowi, którego oskarżyłem prywatnym aktem oskarżenia o pomówienie kwalifikowane, czyli artykuł 212 kodeksu karnego, paragraf 2, w którym on zarzucił mi sprzyjanie szowinistom i nacjonalistom ukraińskim oraz że na stronach internetowych umieszczałem, że sprzyjałem bandom UPA, co oczywiście było nieprawdą. Wyroki zapadały różne. Dzisiaj zapadł wyrok końcowy, ostateczny, warunkowo umarzający odstępowanie. Oskarżony ma wpłacić na fundusz penitencjarny nawiązkę w wysokości 1000 zł, ma ponieść koszty procesowe oraz grzywny w wysokości 100 zł, czyli najniższą. Jest to sukces połowiczny, ale jest to jakaś sprawiedliwość, że nie został uniewinniony, jednak skazany. Dziękuję. Nazywam się Henryk Szmalej. Jestem również pokrzywdzonym przez oskarżonego Danela i ja również wytoczyłem temu panu proces karny z oskarżenia prywatnego z artykułu 212 paragraf 2, ponieważ uważam, że w praworządnym państwie nie może być tak, że jakikolwiek obywatel może drugiego obywatela, jego postawę życiową, a więc niejako podsumowanie dorobku całego życia, porównywać do postawy szowinistów i nacjonalistów ukraińskich, bo wszyscy wiemy, co ci bandyci robili z Polakami i nie tylko z Polakami. Dla mnie ten wyrok, który dzisiaj zapadł, to jest takie pyrrusowe zwycięstwo stron, i jednej strony, i drugiej. Uważam, że jest to porażka wymiaru sprawiedliwości, gdyż ten pan absolutnie zasługiwał na uznanie go za winnego i bardziej dotkliwszą karę niż to, co orzekł dzisiaj sąd. Jest to symboliczna kara, nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwością. Dziękuję to wszystkim. Dodam jeszcze również i to, że dzisiejszy wyrok jest porażką polskich patriotów, zamojskich patriotów, walczących o prawdę dotyczącą ujawniania zbrodni, potępiania zbrodni nacjonalistów i szowinistów ukraińskich na narodzie polskim w latach 1939-1947. Jest to, ten wyrok uważam za wielką porażkę tych ludzi, czyli patriotów naszych. Dziękuję, to wszystko. Zanim oddam głos panu redaktorowi, chciałbym podzielić się z państwem pewną taką dygresją drobną, mianowicie taką, że zacytować państwu króciutki fragment książki, której lektura okazała się dla mnie przełomowa w postrzeganiu pewnych spraw. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć, mianowicie: szczęśliwą nazwać można republikę, która wyda prawodawcę tak mądrego, że napisane przezeń prawa zapewnią jej bezpieczeństwo i porządek bez potrzeby wprowadzania do nich jakichkolwiek poprawek. Sparta zachowała swe prawa przez ponad 800 lat, nigdy ich nie naruszając i nie zaznaczając dzięki temu żadnych poważniejszych zamieszek wewnętrznych. I przeciwnie, za nieszczęśliwą w pewnej mierze należy uważać republikę, która ze względu na brak mądrego prawodawcy zmuszona jest sama ustanawiać swoje prawa. Jeszcze bardziej nieszczęśliwa jest ta republika, w której nieporządek z czasem się zakorzenił. Najbardziej zaś nieszczęśliwa jest ta, którą sam jej ustrój sprowadza do prostej drogi wiodącej do doskonałego i prawdziwego celu. A to dlatego, że w tym przypadku nie ma już dla niej właściwie żadnego ratunku. Natomiast republiki, które mimo że nie posiadają ustroju doskonałego, oparte są na zasadach dobrych i dających się ulepszać, mogą osiągnąć doskonałość dzięki sprzyjającemu rozwojowi wydarzeń. Proszę państwa, jest to fragment
z bardzo drogiej mi książki, mianowicie rozważań na temat pierwszego dziesięcioksięgu historii Rzymu Tytusa Liviusza, autorstwa jednego z najbardziej przenikliwych umysłów w ogóle w całej historii myśli społeczno-politycznej, mianowicie chodzi o Niccolò Machiavellego, renesansowego pisarza, bardzo znanego tutaj, jeśli chodzi o myśl polityczno-społeczną. Proszę zwrócić uwagę, że ów geniusz analizy polityczno-społecznych wydarzeń wskazuje na dwa istotne, właściwie determinujące czynniki, determinujące rzeczywistość, w jakiej żyjemy, niezależnie od narzuconego nam ustroju politycznego, gospodarczego, społecznego. Są to oczywiście prawo i zasady, które determinują treść tego prawa. Proszę Państwa, Machiavelli w całym swoim piśmiennictwie nie wskazuje idealnego ustroju. Nie wskazuje też ideologii bez wad, jednak wskazuje, że najbardziej gloryfikuje, najbliższe jego sercu ustrój Republiki Rzymskiej w pełnym rozwiniętym stadium. To jest stadium, zanim zostało ono zjedzone przez upadek kluczowego, jego zdaniem, spoiwa, gwarantującego poprawne jej funkcjonowanie. Machiavelli nazywa to przywiązanie do cnoty. Co to jest to przywiązanie do cnoty? To przywiązanie do cnoty można dzisiaj nazwać, możemy spokojnie nazwać przywiązaniem do zasad europejskiej cywilizacji, które to przywiązanie do tych zasad próbują z nas wydrzeć obce ideologie. Ja nazywam te ideologie mutacjami wirusa wyższości interesu społecznego nad dobrem jednostki. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, może, ponieważ Machiavelli, pomimo że jego myśli są nadal aktualne, nie mówi nam o tym, jak je zastosować w dzisiejszych czasach. Może dowiemy się tego z tematyki dzisiejszego wykładu. Proszę Państwa, zanim jeszcze oddam głos panu redaktorowi, chciałbym tutaj powiedzieć, że spotkanie dzisiejsze będzie miało taki przebieg dwuetapowy. Pierwszym będzie prelekcja naszego drugiego gościa, ale ta prelekcja będzie tylko wstępem do drugiej części programu, mianowicie do dyskusji Państwa z naszym szanownym gościem. Miejmy nadzieję, że będzie to dyskusja bardzo owocna i merytoryczna przede wszystkim. I jeszcze takie jedno króciutkie ogłoszenie, że obok tutaj wymienionych organizatorów chciałbym również podziękować jeszcze kilku osobom, między innymi naszemu księdzu proboszczowi Franciszkowi, dzięki któremu również jesteśmy w tej sali. Dziękuję również tutaj dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych, również za to, że jesteśmy tutaj w tej sali, że mogliśmy tutaj spokojnie się zgromadzić, jak również bardzo pomocna była tutaj pani dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, która również użyczyła nam sprzętu dla dzisiejszego spotkania. Więc oddaję już teraz głos panu redaktorowi. Był taki umiłowany przywódca, teraz troszeczkę usunął się w cień, mianowicie pan doktor Andrzej Olechowski, który kiedy kandydował na prezydenta, to nawet slogan taki antyideologiczny sobie wykoncypował, mianowicie przejdźmy do konkretów. Po co nam ideologię, od razu przejdźmy do konkretów. Jest to hasło efektowne, ale bałamutne. I żeby się przekonać o tym, jak bałamutne, to proponuję taki eksperyment intelektualny, żebyśmy tutaj sobie przeprowadzili. Wyobraźmy sobie, że złapaliśmy wszystkich naszych umiłowanych przywódców i zamknęliśmy ich w jakiejś sali, grożąc im, że ich nie wypuścimy stamtąd, nawet do toalety. Nie dostaną ani chleba, ani wody. Nie wypuścimy ich stamtąd, dopóki nam nie odpowiedzą na jedno pytanie. A pytanie jest takie, czy chcecie, żeby w Polsce był dobrobyt, czy nie? Jestem przekonany, że wszyscy odpowiedzieliby, że chcą. Nawet jak któryś by nie chciał, to ze strachu by się nie przyznał i by powiedział, że też chce. Wynika z tego, że wszyscy chcą tego samego. No to o co się tak spierają, mało się nie pozabijają. Bo jak mamy do czynienia z taką wojną polityczną, o co ta wojna się toczy, skoro wszyscy chcą tego samego?
proszę Państwa, no spierają się o różne rzeczy. Nasi umiłowani przywódcy, ostatnio spór schodzi w coraz to niższe regiony, ostatnio się spierają już tylko o różnice łajdactwa, ale niektóre spory między umiłowanymi przywódcami są ważne. Mianowicie, no wszyscy chcą, żeby dobrobyt, to jest jasne, czyli obfitość materialna i poczucie bezpieczeństwa, bo dobrobyt się składa z takich dwóch elementów, ale jedni powiadają tak. Dobrobyt będzie wtedy, kiedy całą własność skupimy w jednym ręku, najlepiej państwowym. Kiedy będzie plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy. Każdy będzie wiedział, odtąd dotąd będzie porządek, będzie wiedział, czego się ma trzymać. No i będzie porządek, ład i dobrobyt. Inni z kolei powiadają, nie, nic taką drogą do dobrobytu nie dojdziemy. Powinna być upowszechniona własność prywatna. Władza publiczna nie powinna się właścicielom wtrącać w to, w jaki sposób oni swoją własnością zarządzają. Władza publiczna powinna ustanowić czytelne, proste reguły, żeby każdy wiedział, czego się ma trzymać i pilnować ich przestrzegania. Łapać złodziei, wieszać bandytów i wtedy będzie dobrobyt. Problem polega na tym, jak łatwo zauważyć, że tych dwóch metod osiągania dobrobytu nie można zastosować jednocześnie, bo one się nawzajem wykluczają. I ten spór ma charakter ideologiczny, bo te metody to nic innego, to są ideologie polityczne. To są ideologie polityczne. Dlatego od ideologii w ogóle wszystko się zaczyna. Bo nie możemy realizować żadnych konkretów bez jakichś uprzednich, wstępnych założeń. No co będziemy robili? Właściwie w jakim kierunku będziemy się posuwali? Od ideologii się wszystko zaczyna. To bardzo ładnie wyraził Jan Lechoń w takim wierszu napisanym z okazji pogrzebu prochów Juliusza Słowackiego na Wawelu. Jak został sprowadzony Juliusz Słowacki z Paryża, to Lechoń napisał taki wiersz i na ostatnia zwrotka brzmiała tak. Kiedyś sobie ubogi suchotnik zamarzył. Padły państwa olbrzymie, aby tak się stało. Otóż upadek państw olbrzymich albo rozrost państw w imperia bierze się, początek swój bierze z marzeń jakichś ubogich subotników, którzy coś tam sobie wymyślili. Potem miliony ludzi się tymi myślami zarażają, miliony ludzi się tym przejmują i od tego bierze się albo upadek, albo wzrost państw olbrzymich. Od ideologii się wszystko zaczyna. Proszę Państwa, liberalizm konserwatywny, który tu zamierzam przedstawić, to jest ideologia właśnie. Ideologia, czyli metoda osiągania pewnego celu, jakim jest pomyślność państwa, pomyślność obywateli, bo warto zwrócić uwagę, po co właściwie mamy państwo. Bardzo ładnie to wyjaśnił kanclerz Jan Zamoyski. Kanclerz Jan Zamoyski w bardzo prosty sposób wyjaśnił i to wyjaśnienie myślę, że jest, oddaje istotę rzeczy. Kanclerz Jan Zamoyski powiedział, że po to mamy państwo, żebyśmy wolności naszych zażywali. Państwo to jest instytucja, to jest monopol na przemoc, którego celem jest zagwarantowanie naszej wolności. Bo jeśli by państwo miało porywać naszą wolność, no to po co nam państwo? Prawda? Takie państwo jest nam niepotrzebne. Państwo jest po to, żebyśmy wolności naszym zażywali. I z tego punktu widzenia ideologia, która nazywa się liberalizmem konserwatywnym, wychodzi naprzeciw pewnej potrzebie. To nie jest żadna jakaś alternatywna religia czy antyreligia. To jest próba odpowiedzi na pytanie, jak ułożyć stosunki między człowiekiem i państwem, żeby z jednej strony państwo nie pożarło ludzkiej wolności, na co ma zawsze ochotę, ale z drugiej strony, żeby ludzka swawola nie rozsadziła państwa, bo ono też jest potrzebne. I liberalizm to jest właśnie próba odpowiedzi na to pytanie. Jak te stosunki ułożyć? I taką dyrektywą, która
jakim kierunku te poszukiwania prawidłowo do odpowiedzi idą, bo bierze się stąd, czy człowiek jest istotą wolną, czy nie. Wiemy chociażby nawet z katechizmu, że taką podstawową cechą człowieka jest wolna wola. Wolna wola. A więc człowiek jest istotą wolną. W związku z tym, skoro nawet w taki sposób został stworzony, no to nie wypada nam tej wolności ograniczać. I w gruncie rzeczy nic tej wolności nie ogranicza, bo niektórzy, na przykład wrogowie religii, sugerują, że religia ogranicza ludzką wolność. Nic podobnego. Mamy 10 przykazań, prawda? Jedne tam mówią, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij i tak dalej, ale mimo, że te przykazania tak mówią, to nadal można zabijać, można cudzołożyć, można kraść. Przykazania nie ograniczają ludzkiej wolności, one tylko stanowią życzliwe wskazówki, w jaki sposób prawidłowo korzystać z tej wolności, żeby nie robić fałszywych wyborów. Ale nie ograniczają wolności. Powiadam, można, mimo że jest powiedziane nie cudzołóż, to można cudzołożyć. Ilu ludzi korzysta z tej okazji, prawda? Kradnie i tak dalej, więc widać wyraźnie, że nie wbrew temu, co mówi biblijski filozof Janusz Palikot, religia nie ogranicza ludzkiej wolności. Chrześcijaństwo idzie nawet krok dalej. Bo nawet jeżeli został dokonany już zły wybór, fałszywy wybór, niefortunny wybór, to można jeszcze to odkręcić. Można, ale nikt nie ma obowiązku odkręcania. Dalej już nie można się posunąć bez zlikwidowania wolności. Widzimy, że dar wolności, jakim ludzie zostali obdarzeni przez swojego Stwórcę, idzie bardzo daleko. To jest dar wspaniały, ale ryzykowny, bo można dokonać złego wyboru. I paradoksalnie piekło, istnienie piekła jest gwarancją, że dar wolności jest autentyczny. Możemy do tego stopnia się posunąć w fałszywych wyborach, że się skazać na wieczne potępienie. Ale to jest dowód, że dar wolności, że to nie jest podróbka. Że myśl, dlaczego tak jest? Dlaczego Pan Bóg obdarzył człowieka tak niebezpiecznym, ale z jednej strony, a z drugiej strony tak wspaniałym darem? No, Pan Bóg nie oszukuje nas. Jak mówi nam, że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, to tak jest. Właśnie wolność to jest jedna z ilustracji tego. A z drugiej strony przez szacunek dla siebie samego. No wyobraźcie sobie Państwo, co by było, gdybyśmy byli istotami, które nie mogą Pana Boga nie podziwiać, nie mogą Pana Boga nie kochać. To bylibyśmy automatami zaprogramowanymi w określony sposób. Ale jakąś wartość miałby nasz podziw? Jakąś wartość miałaby nasza miłość? Dopiero podziw istoty, która może nie podziwiać, a podziwia, może nie kochać, a kocha, dopiero to jest wartościowe. Również w oczach Pana Boga. I dlatego dar wolności to jest rzecz bardzo duża. I skoro tak, w taki dar zostaliśmy wyposażeni, no to rozwiązania ustrojowe nie powinny zmierzać do tego, żeby tę wolność ograniczać. I wspomniany tutaj Mikołaj Machiavelli w księciu daje pewną taką wskazówkę metodologiczną, bo pewne ograniczenia wolności są konieczne w życiu, jasne. Ale kiedy one są uzasadnione, a kiedy nie? Otóż według Machiavelliego uzasadnione są takie ograniczenia wolności, które służą powszechnemu bezpieczeństwu. Jeżeli bezpośrednio nie służą powszechnemu bezpieczeństwu, to on to nazywa uciskiem i to jest ta
cienka czerwona linia oddzielająca uzasadnione ograniczenia wolności od ucisku. Proszę Państwa, szczególnie ta dyrektywa dotyczy życia gospodarczego. My mamy obecnie taki ustrój, powiedzmy sobie, dziwaczny. Coraz więcej ludzi obywatelami się opiekuje. No ale skoro się opiekują, to oni chcą z tej opieki żyć, prawda? I pod pretekstem, że się obywatelami opiekują, przechwytują kontrolę nad bogactwem, które ci ludzie swoją pracą wytwarzają. I ponieważ jesteśmy w Galicji, to warto się odwołać do tego, jak to było 100 lat temu. W 1913 roku, a więc zaledwie 100 lat temu, monarchia austro-węgierska uchodziła za najbardziej fiskalne państwo świata. No, państwo o najwyższych podatkach. 12,5%. Dzisiaj nawet w rajach podatkowych nie ma takich niskich podatków, a wtedy to było najbardziej fiskalne państwo świata. No i jak, co się działo w tym najbardziej fiskalnym państwie świata? Jest takie pojęcie dzień wolności podatkowej. To jest moment, w którym podatnik zarobił już na wszystkie podatki, jakich państwo od niego oczekuje, i od tej pory już pracuje na siebie. Otóż w Galicji dla wiejskiego kowala dzień wolności podatkowej przypadał na przełomie stycznia i lutego. On w ciągu miesiąca zarobił na wszystkie podatki, jakich ówczesne państwo od niego oczekiwało. Przez resztę roku pracował na siebie. Dzisiaj w Polsce dzień wolności podatkowej przypada w pierwszej dekadzie lipca. A jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, prawda? Jeszcze nie powiedzieliśmy, wszystko przed nami. Więc to pokazuje, jak daleko się posunęliśmy na tej drodze. W ciągu zaledwie 100 lat kontrolę nad połową bogactwa, jakie swoją pracą wytwarzamy, przejęli nasi dobroczyńcy. I oczywiście to oni decydują, co z tym bogactwem zrobią. Już nie my. Nasza wolność została w sposób istotny w ciągu ostatnich 100 lat ograniczona. I dlatego przywrócenie ludziom władzy nad bogactwem powinno być programem politycznym partii wolnościowych. Przywrócenie ludziom władzy nad bogactwem. To wymaga zmiany ekonomicznego modelu państwa. Był taki ekonomista, mówię był, bo już umarł, amerykański, Milton Friedman. W jednej ze swoich książek, no, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, więc no, człowiek, który tam coś ma do powiedzenia, w jednej ze swoich książek zastanawiał się między innymi, ile jest sposobów wydawania pieniędzy. Wielu ludzi myśli, że sposobów wydawania pieniędzy jest bardzo dużo. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że tylko 4. Według Miltona Friedmana pierwszy sposób wydawania pieniędzy polega na tym, że wydajemy własne pieniądze na nas samych. Jak się wtedy zachowujemy? Ano, wydajemy oszczędnie, bo to nasze pieniądze, i wydajemy celowo, bo doskonale znamy własne potrzeby. Drugi sposób, kiedy wydajemy własne pieniądze na kogoś innego. Nadal wydajemy oszczędnie, ale już nie tak celowo, bo potrzeb tego innego człowieka, jego gustów i tak dalej, nie znamy tak dokładnie jak własnych. Bo każdy, kto kupował prezent, to wie, jak łatwo się pomylić, prawda? To jest właśnie ten drugi sposób. Trzeci sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na nas samych. O, wtedy sobie nie żałujemy, prawda, niech się martwi właściciel tych pieniędzy, ale przynajmniej wydajemy celowo, bo własne potrzeby znamy dobrze. I wreszcie czwarty sposób, kiedy wydajemy cudze pieniądze na kogoś innego. Nie liczymy się ani z kosztami, ani z potrzebami, zwłaszcza jak tych innych jest 40 milionów.
I państwo, czyli władza publiczna, wydaje pieniądze w sposób trzeci i czwarty, bo nigdy nie ma własnych. Władza publiczna ma nasze pieniądze, ona kontroluje nasze bogactwo. Więc zawsze wydaje cudze pieniądze. Kiedy wydaje pieniądze w sposób trzeci? Ano, kiedy z podatków finansuje tak zwane własne potrzeby państwa, a wspólnym mianownikiem tych własnych potrzeb państwa to jest przemoc. To są dziedziny życia związane ze stosowaniem przemocy. Wojna i siły zbrojne, bezpieczeństwo wewnętrzne, wszystkie policje, tajne, jawne i dwupłciowe, wymiar sprawiedliwości, polityka zagraniczna, no i administracja, która jest konieczna do zarządzania tymi sektorami. I w warunkach polskich wydatki na te własne potrzeby państwa stanowią około 20% wydatków państwowych. A więc stosunkowo niewiele. Reszta wydatków państwowych, a więc 80% wydatków państwowych, to są wydatki w sposób czwarty dokonywane, a więc ten najbardziej marnotrawczy. I przywrócenie władzy nad bogactwem obywatelom polegałoby na tym, żeby zlikwidować czwarty sposób wydawania pieniędzy. I te ogromne pieniądze, które są marnotrawione w ramach czwartego sposobu, przesunąć do sposobu pierwszego. To znaczy tam, gdzie każdy wydaje swoje i na siebie. Krótko mówiąc, nie odbierać obywatelom pieniędzy. I oni sobie poradzą. W 1995 roku w Centrum Adama Smitha przeprowadzaliśmy takie badania, żeby się zorientować, jaką część dochodu rodziny pracowników najemnych zatrudnionych poza rolnictwem państwo konfiskuje. I okazało się, że jeżeli wziąć pod uwagę wszystkie świadczenia, które są przymusowe, a więc nie tylko podatki, ale na przykład składki na ubezpieczenie społeczne, to państwo konfiskuje takiej rodzinie pracowników najemnych 83% dochodu. 83% dochodu. Bardzo dużo. Rzeczywiście ci ludzie już są zdani potem na opiekę państwa, bo już nie mają wyjścia, zostaje im tylko na papierosy. I likwidacja czwartego sposobu wydawania pieniędzy doprowadziłaby do sytuacji odwrotnej, że państwo nie konfiskowałoby więcej jak 20% dochodu obywateli, a 80% dochodu obywateli pozostawałoby do ich własnego rozporządzenia. Władza nad bogactwem zostałaby im przywrócona. Oczywiście, kiedy obywatel dysponowałby 80% bogactwa, jakie wytwarza, to musiałby sobie załatwić z tego i edukację dzieci, i ochronę zdrowia, i jakieś zabezpieczenie na starość, ale miałby z czego. Ale miałby z czego, dałby radę, bo dzisiaj i tak musi to wszystko sfinansować. Nie tylko to, ale jeszcze musi opłacić koszty funkcjonowania całej rosnącej armii jego dobrodziejów, którzy byle czego nie zjedzą. Więc jest drożej, a nie taniej. I to jest w gruncie rzeczy program liberalny w gospodarce w pigułce. W takim największym skrócie. Przywrócenie ludziom władzy nad bogactwem, z której zostali wyzuci w ciągu ostatnich 100 lat przez rosnącą armię swoich dobrodziejów. Ale jeszcze drugi człon tego pojęcia, mianowicie liberalizm konserwatywny. O co tu chodzi? Wielu ludzi, zwłaszcza pozostającym pod wpływem postępackiej propagandy, myśli, że konserwatyzm polega na takiej odruchowej niechęci do wszelkich zmian. Nic podobnego. Nic podobnego. Konserwatyzm jest postawą otwartą. Tyle tylko, że ostrożna. To jest postawa otwarta, tylko ostrożna. Mianowicie postawa konserwatywna skierowana jest na taki pietyzm
dla trzech fundamentów cywilizacji łacińskiej. Tutaj pan mecenas mówił o cywilizacji europejskiej, ja bym to uściślił, cywilizacji łacińskiej, która się opiera na trzech takich filarach. Greckim stosunku do prawdy, zasadach prawa rzymskiego i etyce chrześcijańskiej jako podstawie systemu prawnego. Na tych trzech filarach opiera się cywilizacja łacińska. I zwłaszcza dzisiaj mamy do czynienia z zagrożeniem dla każdego z tych trzech filarów, między innymi na skutek rewolucji komunistycznej, która w Europie jest w pełnym natarciu. A jeżeli nie mamy takiego wrażenia, że jest w pełnym natarciu, to tylko dlatego, że ta rewolucja komunistyczna jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą my znamy. Bo my znamy strategię bolszewicką. Przypomnę, strategia bolszewicka składała się z trzech elementów. Pierwsza sprawa to gwałtowna zmiana stosunków własnościowych, likwidacja prywatnej własności. Drugi element to był masowy terror. I trzeci element, masowe duraczenie, propaganda. Ta strategia przyniosła pewne rezultaty. Powstał światowy system komunistyczny. Ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym obecnie komuniści odstąpili od tamtej strategii i rewolucję komunistyczną prowadzą według strategii alternatywnej, którą zaproponował jeszcze w latach 20. XX wieku taki włoski komunista Antoni Gramsci. Gramsci doszedł do wniosku, że Marx się pomylił, że marksowska formuła, jakoby byt określał świadomość, co się przekładało w praktyce politycznej na bolszewicką strategię zdobywania władzy, że ona na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle fałszywa. Bo Gramsci postawił pytanie, co właściwie jest głównym czynnikiem alienującym, to znaczy trzymającym człowieka w niewoli. Czy przemoc zewnętrzna, czy kultura burżuazyjna. I doszedł do wniosku, że kultura burżuazyjna, dlatego że ona dostarcza człowiekowi kategorii, przy pomocy których on myśli, porównuje, ocenia, wybiera. No, krótko mówiąc, funkcjonuje intelektualnie. I jeżeli chciałby się zbuntować przeciwko tej kulturze, a na tym właśnie polega rewolucja, to buntuje się przy pomocy kategorii, których ona mu dostarcza, on innych kategorii nie ma. W związku z tym jego bunt jest daremny, groteskowy, w ogóle śmieszny. I Gramsci doszedł do wniosku, że żeby rewolucję komunistyczną przeprowadzić mimo to, bo on był bardzo ideowy komunistą, to trzeba do kultury burżuazyjnej wprowadzić ducha rozłamu, to znaczy nadać tym kategoriom kulturowym zupełnie odmienną treść. Mówiąc krótko, ze strategii zaproponowanej przez Gramsciego wynika, że głównym polem bitwy rewolucyjnej nie będą stosunki własnościowe, tylko ludzka świadomość, sfera kultury. W takiej sytuacji na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie. I ono się dokonuje na naszych oczach przy pomocy takiej piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są stworzone, ale nie są używane, a w każdym razie nie są używane w skali masowej, zgodnie z takim zaleceniem Mikołaja Machiavellego, który w księciu napisał, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Ponieważ duraczenie przynosi tak znakomite rezultaty, to nie potrzeba stosować terroru, tym bardziej, że zastosowanie terroru na skalę masową przedwcześnie spłoszyłoby potencjalne ofiary. Bo terror to jest nic przyjemnego, ale ma jedną zaletę. Mianowicie człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany, on sobie z tego zdaje sprawę. Czasami może nie przeżyć tego eksperymentu, czasami wychodzi z tego straszliwie poobijany,
ale w zasadzie terror nie wpływa destrukcyjnie na jego władze umysłowe. Taki człowiek czeka, kiedy terror zadrzeje, kiedy terror ustanie, a myśli cały czas po swojemu. Natomiast człowiek zoperowany, on nie wie, że został zoperowany. On myśli, że to wszystko naprawdę. Na nic już nie czeka. I w tym sensie ta strategia jest bardziej podstępna, jest bardziej niebezpieczna, bardziej podstępna. Proszę Państwa, według tej strategii dokonuje się obecnie rewolucja komunistyczna w Europie z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej i tak dalej. Bardzo niebezpieczny proces. Wprawdzie strategia się zmieniła, rewolucyjna, ale cel rewolucji komunistycznej się nie zmienił. Celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że człowiek sowiecki wyrzekł się wolnej woli. To się robi raz na zawsze. Wyrzekł się wolnej woli. W związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie trzeba co chwilę dokonywać jakichś wyborów, a on właśnie już tego nie umie. Tej umiejętności się wyrzekł. W związku z tym człowiekowi sowieckiemu trzeba stworzyć specyficzne środowisko i to jest drugi cel rewolucji komunistycznej. Specyficzne środowisko w postaci państwa totalitarnego. On w takim państwie totalitarnym może żyć. Czym się charakteryzuje państwo totalitarne? Tym, że nie toleruje żadnej władzy poza własną. A więc na przykład władzy rodzicielskiej. Bo to jest też władza i w dodatku autonomiczna wobec państwowej. No i mamy do czynienia z systematycznym zwalczaniem władzy rodzicielskiej. Właściwie ona już została zlikwidowana. Z władzy rodzicielskiej został tylko obowiązek alimentacyjny. Natomiast rodzice już nie mają właściwie nic do powiedzenia, a już nie mówię o formach władczych. Nawet życzliwa uwaga w sposób kategoryczny zwrócona dziecku może być uznana za mobbing, a więc rodzaj przestępczej ingerencji. Władza rodzicielska została zlikwidowana. Podobnie z władzą religijną, bo to też jest władza i powinna być przynajmniej autonomiczna wobec państwowej. Bardzo ładnie ten program wyraził kilka lat temu francuski prezydent Nicolas Sarkozy. Pod adresem Kościoła katolickiego powiedział, jeżeli Kościół zaakceptuje zasadę laickości republiki, co to znaczy w przełożeniu na język ludzki, wyrzeknie się wszelkich pretensji do przywództwa moralnego, to nawet może być finansowany przez Republikę. Jeżeli się zdegraduje do roli takiej organizacji socjalno-charytatywnej z elementami przemysłu rozrywkowego, to może być nawet finansowany przez państwo. A jeżeli nie, no to wojna. No więc coś takiego mamy. Coś takiego mamy. Widzimy, że rewolucja komunistyczna jest w pełnym natarciu i ona godzi w każdy z trzech fundamentów cywilizacji łacińskiej. W jaki sposób? No, grecki stosunek do prawdy. My za Arystotelesem stosujemy logikę dwuwartościową. Mówimy, jest prawda, jest fałsz, jest norma i są dewiacje. Tymczasem obecnie jest inna mądrość etapu. Prawdą jest wszystko, normą jest wszystko. W tych warunkach samo pojęcie prawdy, samo pojęcie normy traci sens. Przepraszam. I nawet na uniwersytetach są filozofowie, którzy studentom wmawiają, że prawda nie istnieje. Ciekawy pogląd, bo jeżeli tak, to przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. No a jak to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że prawda istnieje, taka, że prawdy nie ma. No, nie wymagajmy od filozofów zbyt wiele, ale to widzimy, w jaki kozi róg całe pokolenia są zapędzane. I takim zagrożeniem dla tego fundamentu łacińskiej cywilizacji jest demokracja totalna. Demokracja totalna polega na tym, że przenosi się metody
stosowane w polityce, na przykład na teren nauki. I zaczyna się ustalać fakty przez głosowanie. Bo takim incydentem była decyzja Światowej Organizacji Zdrowia z 1990 roku. Światowa Organizacja Zdrowia przez głosowanie ustaliła, że homoseksualizm nie jest zboczeniem. No, przez głosowanie to nie możemy faktu ustalić. To wiemy tylko, głosowanie nam dostarcza tylko informacji, jakie poglądy mają ludzie głosujący. Natomiast nie dostarcza nam żadnej informacji, jak jest naprawdę. I kiedyś miałem taką dyskusję z sodomitami ze Stowarzyszenia Lambda. Oni się bardzo na to orzeczenie Światowej Organizacji Zdrowia powoływali. Ja im powiedziałem, słuchajcie, ja na waszym miejscu to bym trochę ostrożniej do tego podchodził, bo co wy zrobicie, jak się zmieni skład personalny Światowej Organizacji Zdrowia i przegłosuje co innego, to co wy wtedy zrobicie? A to wtedy będziemy się sprzeciwiać. Ja mówię, aha, to wy nie dlatego się sprzeciwiacie, że nie dlatego w to chwalicie, że uważacie, że to jest trafne, tylko dlatego, że to jest dla was wygodne. Ale w ten sposób odchodzimy od prawdy, nawet przestajemy się troszczyć o to, żeby ją poznać. A cywilizacja łacińska tym się charakteryzowała, że tylko w tym kręgu cywilizacyjnym pojawił się taki fenomen jak nauka. To znaczy systematyczne poszukiwanie prawdy połączone z nieustannym kwestionowaniem osiągniętych rezultatów. W innych cywilizacjach tego nie było. To jest unikalna rzecz. I my lekkomyślnie na to pozwalamy, na rugowanie tego elementu. Drugim takim filarem cywilizacji łacińskiej są zasady prawa rzymskiego. Jeżeli odchodzimy od tych zasad, a w tej chwili jesteśmy w pewnym odwrocie, no to ciekawa rzecz, zanika zaufanie między ludźmi i takie społeczeństwa zaczynają biednieć. I wreszcie trzeci filar cywilizacji łacińskiej to jest etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego. Żeby uznawać etykę chrześcijańską jako podstawę systemu prawnego, to nawet nie trzeba być człowiekiem wierzącym, bo wystarczy zrozumieć, że ta etyka jest bardzo pożyteczna. Bo lepiej jest, jak człowiek jeszcze w dodatku jest wierzący, to oczywiście dodatkową ma motywację do tego, żeby tak uznać, ale nie jest to warunek konieczny. I w tej chwili mamy takie zagrożenie dla tego trzeciego filaru łacińskiej cywilizacji w postaci takiego postulatu pod adresem państwa, które przyjmuje postać hasła państwo neutralne światopoglądowo. Na pierwszy rzut oka, jak coś takiego słyszymy, to naturalnie, jakże sobie inaczej, oczywista oczywistość. Ale kiedy się przyjrzymy bliżej temu postulatowi, to od razu widzimy, że on jest bałamutny. Dlaczego? Dlatego, że taką podstawową funkcją państwa, z której państwo nie może zrezygnować, nadal pozostając, chcąc nadal pozostawać państwem, jest ustanawianie praw. Państwo, które przestaje ustanawiać reguły, przestaje ustanawiać prawa, zanika jako państwo. Musi ustanawiać reguły, co wolno, czego nie wolno i tak dalej. No i wyobraźmy sobie, że jako państwo mamy ustanowić najprostsze reguły, co wolno, czego nie wolno, czyli kodeks karny. I w ramach kodeksu karnego mamy określić nasz stosunek do kradzieży. Ludzie kradną, wiadomo, i mamy dwie możliwości. Albo zabronić kradzieży pod groźbą kary, albo ją zalegalizować, a okradajcie się nawzajem. Wszystko jedno, co zrobimy, określając jakikolwiek nasz stosunek do kradzieży, tym samym arbitralnie decydujemy, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. Czy etyka antyzłodziejska, jeżeli zabronimy kradzieży, czy etyka złodziejska, jeżeli kradzież dopuścimy. A ponieważ każda etyka jest zakotwiczona w jakimś światopoglądzie, który dostarcza uzasadnienia dla jej norm i dla hierarchii tych norm, to decydując arbitralnie,
że na terenie publicznym obowiązuje ta i ta konkretna etyka, tym samym preferujemy światopogląd, który ją uzasadnia, a wszystkich innych nie preferujemy, zatem nie jesteśmy neutralni światopoglądowo. Gdybyśmy chcieli pozostać neutralni światopoglądowo, to znaczy gdyby ten postulat potraktować dosłownie, no to by się, to on ma charakter antypaństwowy, bo on zmierza do sparaliżowania państwa w podstawowej jego funkcji, ustanawiania prawa. A widzimy, że ci ludzie i te środowiska, które szermują tym hasłem państwa neutralnego światopoglądowo, wcale nie chcą państwa likwidować. Przeciwnie, rozbudowują je do rozmiarów monstrualnych. Więc musimy postawić sobie pytanie w takim razie, o co im chodzi naprawdę. Wygląda na to, że tak naprawdę to im chodzi nie o likwidację państwa, nie o żadną neutralność światopoglądową, tylko o wyrugowanie z terenu publicznego etyki chrześcijańskiej jako podstawy systemu prawnego. No i jeżeli by się rewolucja komunistyczna udała, ta, która jest w tej chwili prowadzona, no to bardzo prawdopodobne, że cywilizacja łacińska uległaby zniszczeniu. A my nie mamy żadnej alternatywnej cywilizacji. Pan redaktor Michnik nam żadnej cywilizacji na poczekaniu nie odmyśli, bo to jest za cienki bolek. To całe pokolenia, tysiąclecia na to pracowały, żeby ta cywilizacja się pojawiła, okrzepła i tak dalej, się rozwijała. Jest taka sztuka Sławomira Mrożka pod tytułem Szczęśliwe wydarzenie. Treścią tej sztuki jest bohaterem tej sztuki jest takie cudowne dziecko, które wszyscy podziwiają. No i to dziecko pod wpływem tego podziwu tak wbija się w pychę i próbuje się zorientować, jakie są właściwie granice jego możliwości, jak daleko się może posunąć. I w tych poszukiwaniach dochodzi do tego, że morduje wszystkich dookoła. I wreszcie podpala dom. I kiedy ten dom się pali, te huczące płomienie wzbudzają w nim zgrozę. I przerażone, bo tu jednak jest dziecko, no cudowne, bo cudowne, ale dziecko. I przerażone krzyczy, mamo. Ale matki już nie ma. A dom się pali naprawdę. Otóż możemy się, jeżeli się zgodzimy na to, jeżeli będziemy się biernie przyglądać destrukcji łacińskiej cywilizacji, to możemy się znaleźć w takiej właśnie sytuacji, kiedy już nie będziemy mieli żadnej nadziei na sukces. I dlatego postawa konserwatywna jest taka ważna. Ona nie polega na niechęci do zmian. Polega tylko na zauważeniu, że na pewnej spostrzegawczości, że to, co nowe, to wcale nie musi być lepsze. Tylko dlatego, że jest nowe. Bo to wiemy nawet z mądrości ludowej, że lepsze jest wrogiem dobrego. Więc jeżeli coś się sprawdziło przez stulecia, to warto to uszanować. Nie dopuszczać, a w każdym razie nie pozwalać na to, żeby rozmaici doktrynerzy to niszczyli, jak komuś. Do tego właściwie się sprowadza postawa konserwatywna. Ona jest otwarta na różne zmiany, tylko jednocześnie jest ostrożna, jest spostrzegawcza. Bo to nie wszystko, co Lenin mówił, to było takie głupie. Znaczy było oczywiście, jakże, ale on też miał takie pewne spostrzeżenia trafne. Mówią, żeby ufać i kontrolować. Właśnie i na tym polega postawa konserwatywna, żeby sprawdzać, czy aby to nowe to jest bezpieczne, czy może niebezpieczne. I do tego się sprowadza, proszę Państwa, ta ideologia. Jak widzimy, nie ma w niej niczego demonicznego. A ideologie są ważne i gdybyśmy, tak jak powiadam, złapali wszystkich naszych umiłowanych przywódców, to oni by nam musieli odpowiedzieć na pytanie ideologiczne. Oni w tej chwili niestety uchylają się od tych odpowiedzi ideologicznych, bo one są trudne. One wymagają pewnego wysiłku umysłowego. A jak ktoś nie musi się umysłowo wysilać, no to się nie wysila. To
pozwoli się tam wspierać różnice między przodkiem a tyłkiem i tak dalej, bo to jest łatwiejsze. I proszę Państwa, dlatego ideologie są ważne. Od ideologii się wszystko zaczyna. Spory ideologiczne mają pierwszorzędne znaczenie. I warto się nad ideologiami zatrzymać, bo jeżeli chcemy osiągać cel w postaci dobrobytu, to musimy jakieś wstępne założenia sobie określić. Nie możemy dobrobytu realizować bez żadnych założeń. Nijak. Takiej możliwości nie ma. I dlatego to jest takie ważne. Proszę Państwa, ja bym na tym skończył, żeby nie przedłużać tej fazy naszego spotkania. Zdaję sobie sprawę, że te zagadnienia nie, jakby tu powiedzieć, nie wyszły naprzeciw wszystkim sprawom, które Państwa interesują i dlatego teraz Państwo zabierzecie głos. Niezależnie od tego, co ja tu powiedziałem, temat nie ograniczamy tematu dyskusji do prelekcji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bo ja jestem przeciwnikiem ingerencji Polski w sprawy konfliktu na Ukrainie i ciekawi mnie Pana pogląd na temat konfliktu ukraińskiego. Czy powinniśmy się angażować, czy nie? Czy kierujemy się obecnie interesem Polski, interesem narodu polskiego, czy prowadzimy głupią politykę, która doprowadzi do ewentualnego konfliktu zbrojnego? To, że jakaś polityka... Proszę na razie usiąść. Ja pamiętam, że Pan się zgłasza. To, że jakaś polityka może doprowadzić do konfliktu zbrojnego, to nie jest jakimś czynnikiem, który by ją z góry dyskwalifikował. Dlatego, że wojna jest też sposobem uprawiania polityki. I tylko możemy się zastanawiać, czy jesteśmy w stanie osiągnąć cele przy pomocy metod wojennych, czy nie. Bo jeżeli nie, no to oczywiście wojna jest przedsięwzięciem bardzo ryzykownym. I jeśli już jesteśmy przy tej sprawie konkretnej, to zwracam uwagę, że nasza sytuacja już nie polega na rozważaniu czy, bo myśmy się już włączyli w to. W tej sytuacji, ponieważ się włączyliśmy, to znacznie ważniejsze jest pytanie jak. Ale żeby na to pytanie odpowiedzieć, to muszę troszeczkę tło rzucić. Otóż od objęcia władzy w Stanach Zjednoczonych przez prezydenta Busha młodszego, Stany Zjednoczone podjęły taką aktywną politykę w Europie. I to w Europie Wschodniej, jak i we Wschodniej. Tyle tylko, że ta aktywna polityka w Europie Zachodniej zakończyła się z chwilą ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone. Ta aktywna polityka w Europie Zachodniej sprowadzała się do takiego tworzenia pierścienia okrążenia wokół Niemiec. I to zostało zarzucone, ale taką resztkę tej aktywnej polityki Stany Zjednoczone sobie zachowały w Europie Wschodniej. Chodziło mianowicie o wzniecanie zarzewia konfliktu między, ja to nazywam, Cesarstwem Rosyjskim i Cesarstwem Europejskim, którego Niemcy są politycznym kierownikiem. Dlaczego Stanom Zjednoczonym zależało na wzniecaniu zarzewia tego konfliktu? No, nie trudno się domyślić, że gdyby taki konflikt rozgorzał rzeczywiście, to Niemcy musiałyby prosić o przyjaźń Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone Niemcom tę przyjaźń by zaoferowały, ale na swoich warunkach, wracając do polityki europejskiej jako jej kierownik.
No i do tej polityki wzniecania zarzewia konfliktu Stany Zjednoczone potrzebowały dywersantów. I trzech dywersantów się zgłosiło: Gruzja, Ukraina i Polska. Rola dywersanta może nie jest zaszczytna specjalnie, ale lepszej nam nikt nie proponował, więc jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. I ta rola, wypełnianie roli dywersanta było treścią polityki jagiellońskiej pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ona nie była sprzeczna z polskim interesem państwowym, natomiast błędem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego było to, że podjął się realizowania tej polityki za darmo. W związku z tym, kiedy prezydent Obama 17 września 2009 roku dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, nie tylko wysadził w powietrze prezydentowi Kaczyńskiemu całą politykę jagiellońską, bo to właśnie była ta polityka jagiellońska, ale w dodatku Polska nic z tego nie miała, nawet gorzej niż nic, ponieważ miała zabagnioną hipotekę i w Moskwie, i w Berlinie, bo Berlin też nie życzliwie na to patrzy. I dlatego właśnie, kiedy na początku czerwca ubiegłego roku prezydent Obama przyjechał do Warszawy, żeby nam pogratulować, żeśmy się po raz drugi podjęli wypełniania roli dywersanta, no to dwukrotnie na antenie Radia Maria mówiłem, że tym razem już nie wolno nam, nie powinniśmy po raz drugi popełnić błędu popełnionego przez pana prezydenta Kaczyńskiego. I w zamian za usługi dywersanckie ryzykowne poprosić prezydenta Obamę o dwie przysługi wzajemne. Pierwsza taka, żeby Stany Zjednoczone oficjalnie już, nie pokątnie, tylko oficjalnie, nam obiecały, że nigdy już nie będą wywierały na Polskę nacisków, żeby zrealizowała żydowskie roszczenia majątkowe. To po pierwsze. Drugie, że Polska, podejmując się niebezpiecznej roli dywersanta w Europie Wschodniej, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. Zatem oczekujemy, że powinna być potraktowana przez Stany Zjednoczone tak samo jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Co oznaczałoby kroplówkę finansową, 4 miliardy dolarów rocznie, plus udogodnienia wojskowe takie same, z jakich korzysta Izrael. Gdyby prezydent Obama nas wyśmiał, no to byłaby to dla nas ważna informacja, że chce nas skłamsić i zostawić z dzieckiem. Powinniśmy 10 lat się wchodzić w taki interes. Jeśli by nas natomiast nie wyśmiał, no to mielibyśmy lepsze rozeznanie własnej sytuacji. Bo oto co w tej chwili mamy. Sytuacja międzynarodowa jest niebezpieczna. W związku z tym, czy tam bez związku z tym, z inicjatywy pana prezydenta Komorowskiego została zainicjowany został program, 10-letni program modernizacji sił zbrojnych, na który państwo ma wydać w ciągu 10 lat 140 miliardów złotych, czyli średnio 14 miliardów złotych rocznie. Kroplówka w wysokości 4 miliardów dolarów rocznie oznaczałaby podwojenie tej sumy, a więc 10-letni program możemy skrócić do lat 5. Jeżeli przy tym byśmy mogli korzystać z udogodnień wojskowych, z jakich korzysta Izrael, no to moglibyśmy jeszcze bardziej ten okres skrócić, być może nawet do lat 3. W ten sposób likwidujemy bardzo niebezpieczną lukę czasową. Warto zwrócić uwagę, że pan minister Siemoniak poinformował chyba przedwczoraj, że Polska się zwróciła do Stanów Zjednoczonych z taką prośbą o dozbrojenie. Chodzi o możliwość zakupu 8 pocisków Tomahawk. I taka możliwość być może, że jest realna, ale dopiero w roku 2022. Do roku 2022 to Polski może nie być. W związku z tym ta luka czasowa jest szalenie ważna. I
znaczy dbałość o polski interes państwowy polega na tym, jeżeli już gramy w jakimś sojuszu, a jesteśmy w sojuszu atlantyckim, w związku z tym powinniśmy się nauczyć wyciągania korzyści z tego, że jesteśmy w jakimś sojuszu, prawda? Nie złościć się na to, bo to niczego nie daje, tylko jeżeli już jesteśmy w jakimś sojuszu, a chcemy w nim być, bo to jest ważne, żeby było jakieś państwo albo nawet grupa państw dostatecznie militarnie silnych, które nam obiecają, że w razie czego nam pomogą. Czy one nam pomogą, czy nie, to jest inna sprawa, ale ta obietnica też ma ciężar gatunkowy w polityce międzynarodowej, bo druga strona też nie wie, czy nam pomogą, czy nie. Mogą nam pomóc, prawda? Otóż trzeba w tym sojuszu trzeba się nauczyć takiej polityki, jaką uprawia Turcja. Turcja jako członek Sojuszu Północnoatlantyckiego spełnia każdą prośbę amerykańską. Każdą. Ale zawsze kieruje do Ameryki prośbę wzajemną, polegającą na tym, żeby wziąć wynagrodzenie z góry. Bo mając świadomość zmienności polityki amerykańskiej, dołu może nie być. Dołu może nie być, w związku z tym tylko z góry. I Turcja tak robi, i Amerykanie się nie gniewają o to. Tylko my mamy kiepskich polityków. No bo przypomnę, Polska wzięła udział w operacji pokojowej w Iraku. W państwie, z którym mieliśmy stosunki dyplomatyczne, które nam nic złego nie zrobiło. Tylko dlatego wzięliśmy udział w tej operacji, że poprosiły nas o to Stany Zjednoczone. Nasz sojusznik. Mogliśmy oczywiście odmówić, ale w ten sposób narażamy się na retorsję, to znaczy na sytuację, że jak my będziemy o coś prosić Stany Zjednoczone, to one też nam odmówią. Więc lepiej nie ryzykować takiej sytuacji i jak ktoś nas o coś prosi, nasz przyjaciel, to tę prośbę spełniać, ale jednocześnie kierować pod jego adresem prośby wzajemne. I wtedy przynajmniej dwie. Zgodę na, wtedy to było aktualne, zgodę na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego i roszczenia żydowskie, żebyśmy mieli spokój. Gdyby te przynajmniej jedno z tych próśb się udało zrealizować, to lepiej byśmy wiedzieli, co nasze wojsko robi w Iraku, że zarabia, bo konwersja militarna długu zagranicznego polegałaby na tym, że my za zgodą naszych wierzycieli, zamiast im oddawać pieniądze, to przeznaczamy te pieniądze na modernizację własnych sił zbrojnych. To znaczy, że wiemy, co nasze wojsko robi, zarabia pieniądze na modernizację sił zbrojnych. No to i to za niemieckie na przykład pieniądze, czy za angielskie, czy za amerykańskie. No to czego już jest więcej. Tymczasem, kiedy nikt o to nie poprosił, ani prezydent Kwaśniewski, ani premier Miller. W związku z tym prezydent Bush wynagrodził tylko agentów wpływu. Za pośrednictwem takiej firmy Nur Corporation, z którą na terenie Polski współpracowała taka firmka zbrojeniowa Ostrowski Arms. I agenci dostali napiwki, a Polska z tego nie miała nic. Kiedy pan minister Klich zarządził wycofanie polskich jednostek z Iraku, no to zapytałem go publicznie, czy wygraliśmy tę wojnę, czyśmy przegrali. No bo jak wygraliśmy, no to gdzie są jeńcy, gdzie są łupy, gdzie są bramki, prawda? A jak przegraliśmy, no to kogo mamy postawić pod ścianę? Bo nie może być tak, że państwo przegrywa wojnę i nikt za to nie odpowiada, nikt pod ścianą nie stoi, albo nie idzie na powrót. Głuche milczenie było mi odpowiedzią, bo to nie była wojna, tylko operacja pokojowa, a to ani wygrać, ani przegrać nie można. Ale to, powiadam, trzeba wykorzystywać możliwości sojusznicze i je sondować przede wszystkim. Prezydent Obama, nikt mu takiej propozycji nie złożył, to on nie będzie z własnej inicjatywy występował. On nie jest prezydentem Polski.
On jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc jak Polska mu robi jakieś przysługi za darmo, no to z tobą graj, prawda? To dawać mu więcej takich frajerów. To jest obowiązek naszych umiłowanych przywódców. Jeżeli oni nie potrafią tego robić, albo się wstydzą, albo się krępują, to się nie nadają na umiłowanych przywódców i to jest i tyle. To jest jedna rzecz. No, po drugie, jaki cel polityczny Polska ma do zrealizowania na Ukrainie? To też trzeba sobie postawić. Jaki cel polityczny? Utrzymanie Ukrainy jako państwa skłóconego z Rosją, czy skonfliktowanego z Rosją, po to, żeby nas od Rosji oddzielało, prawda? Ale trzeba przy tym pamiętać, jaka jest definicja państwa silnego i jaka jest definicja państwa słabego. Państwo silne to jest takie, które ma sąsiadów słabszych od siebie. A państwo, które ma sąsiadów od siebie silniejszych, jest państwem słabym. I jak z tego punktu widzenia podejść do kwestii ukraińskiej? Otóż ja bym tu się odwołał do takiego bonmotu pani Margaret Thatcher. Ona była przeciwna zjednoczeniu Niemiec. I kiedyś powiedziała tak, że ona tak kocha Niemców, że im życzy, żeby mieli nie tylko dwa państwa, ale 20. Cóż, nie jest taki głupi pomysł. Proszę bardzo. To tyle na ten temat. Dziękuję. Proszę pana. Jeśli mogę zadać panu pytanie. Czy pan jest za liberalizmem, czy za konserwatyzmem? No i za tym, i za tym. A dobrze, może w ten sposób pan redaktor nie słyszy. A czy to nie liberalizm pozwolił na rewolucję komunistyczną obecną? No raczej. Od razu może odpowiem. Proszę pana, rewolucja komunistyczna to jest przedsięwzięcie z natury swojej wrogie wolności. Wrogie wolności. Państwo totalitarne to jest państwo, w którym wolności nie ma. Człowiek sowiecki to jest człowiek, który nie jest wolny, bo w ogóle jemu to nie jest do niczego potrzebne. Ale elementy, powołując się na wolność, wprowadza elementy komunistyczne, prawda? A zgodzenie do wolności jest to domena liberalizmu. Proszę pana, no to, że na przykład bandyta, który mnie obrabuje w ciemnej ulicy, powie mi tak: panie Michalkiewicz, pieniądze nie dają szczęścia. Ja panu zabiorę pieniądze i będzie pan szczęśliwy. No wie pan, to nie jest powód, żebym ja w to wierzył zaraz, no. Że komuniści coś mówią, no to mówią, wie pan. Jak partia coś mówi, to znaczy, że mówi. A to nie znaczy, że to prawda. Następna sprawa. Liberalizm a demokracja. No. Liberalizm dążenie do wolności, demokracja rządy większości, tak powiedzmy najkrócej. No. Pytanie. Dlatego ja nie jestem ultrasem demokracji, proszę pana, no wyobraźmy, proszę sobie wyobrazić, że pan, ja i pani znaleźliśmy się na bezludnej wyspie. Przecież zawsze byśmy panią przegłosowali. I co, pani by była wolniejsza od tego? Absolutnie, pani by była steroryzowana przez nas, uciskana i to w sensie dosłownym. Także demokracja wcale nie oznacza wolności. Przeciwnie, proszę pana, no, demokrację można rozumieć na dwa sposoby, jeśli można. Po pierwsze, jako metodę rozstrzygania sporów, polegającą na tym, że z góry przyznajemy rację większości. No, taka metoda dobra jak każda inna, ale bardzo ryzykowna. Drugi sposób rozumienia demokracji to jest metoda rekrutowania aparatu władzy w ustroju republikańskim poprzez głosowanie. Nie wiem,
dlaczego to ma być taka zaleta wielka. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład istnieje w Europie państwo, przez wszystkich bardzo szanowane, które jest programowo niedemokratyczne i w ogóle nie stosuje żadnych metod demokratycznych, wyjątkowo jedną stosuje, a poza tym rekrutuje aparat władzy metodą kooptacji. Mówię o Stolicy Apostolskiej. Przecież Stolica Apostolska po pierwsze ma ustrój monarchiczny. Jedynym wyjątkiem demokratycznym to jest konklawę, kiedy kolegium kardynalskie głosuje nad wyborem papieża. Poza tym wyjątkiem cały aparat władzy Kościoła katolickiego jest rekrutowany metodą kooptacji. Papież osobiście mianuje kardynałów i wszystkich biskupów. Biskup osobiście wyświęca każdego księdza. Czyli metoda kooptacji jest zastosowana. A jak komuś tam, Stolica Apostolska to jest tam specyficzne państwo, chociaż trzeba powiedzieć, że od 2000 lat prawie ten aparat władzy skutecznie zarządza ponad miliardem ludzi. To warto się zatrzymać. Ale mówię, Stolica Apostolska jest państwem specyficznym. To jak ktoś komuś mało, to proszę bardzo, Unia Europejska. Unia Europejska szermuje retoryką demokratyczną aż do obrzydzenia. Ale przyjrzyjmy się, jak funkcjonuje sama. Jedynym organem władzy Unii Europejskiej, który ma legitymację demokratyczną, to znaczy pochodzi z powszechnego głosowania, to jest Parlament Europejski. Akurat on nie ma żadnej władzy. Ma tam jakieś symboliczne kompetencje. Natomiast organy, które rzeczywiście mają władzę, są rekrutowane metodą kooptacji. Weźmy Radę Europejską. Metodą kooptacji. Dobierani są uczestnicy, członkowie. Komisja Europejska, czyli rząd, władza wykonawcza Unii Europejskiej, żadnych głosowań tam nie ma. Tam są komisarze, są dobierani. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Kooptacja. Także niektórzy nawet mówią, że jest w Unii Europejskiej deficyt demokracji, więc demokracja wcale nie musi oznaczać wolności. To znaczy w Polsce zamiast demokracji co? Proszę pana, no... Ja powiem panu szczerze, że im starszy się robię, to coraz bardziej się przekonuję do ustroju monarchicznego. Bo on jest przede wszystkim tańszy od republikańskiego, bo w republikańskim to on natychmiast państwu obrasta różnych takich pasożytów. A w ustroju monarchicznym to król we własnym interesie nie dopuszcza do tego, żeby za dużo pasożytów go obsiadało, no bo by go zjadły. Co więcej, pasożyt ma to do siebie, że on dba o własny interes kosztem interesu swojego żywiciela. No weźmy tasiemiec uzbrojony, prawda? On doprowadza swojego żywiciela do śmierci z wycieńczenia. Nie zdaje sobie sprawy, że jak ten żywiciel umrze, to i on też umrze. No tak była już jego natura. Więc są pewne... wie pan, no, ja nie jestem jakimś ultrasem monarchii, ale po prostu tańsza jest. Co więcej, ma to do siebie, że jaki ustrój w państwie jest, co świadczy o tym, że ustrój w państwie jest dobry. Że nawet gdyby sami łajdacy tworzyli władzę tego państwa, a sprawy szły w dobrym kierunku, to znaczy, że ustrój jest dobry. Bo różne takie pomysły ustrojowe, no tak, no, ale to muszą być ludzie o wysokim morale i tak dalej. Skąd takich wziąć? Takich nie ma. Każdy jest grzechem pierworodnym skażony. Prędzej czy później się skorumpuje. Więc liczenie na to, że będzie jakiś taki, nie wiem, zastęp tebański, to po prostu jest nonsens i później się rozczarowujemy. Co więcej, przy takim systemie jak u nas jest. Mamy wybory parlamentarne.
Kampania przedwyborcza na czym polega? Na tym, że poszczególne partie próbują wyborcom udowodnić, że partie konkurencyjne to są albo durnie, albo złodzieje, albo i durnie, i złodzieje jednocześnie. I jak już nas prawie przekonają, to wtedy wybory się kończą i zaczyna się tworzenie koalicji. Mądrzy i uczciwi z głupimi i nieuczciwymi. W rezultacie realizowany jest program, o którym wcześniej nikt nie słyszał. Nic dziwnego, że wszyscy są po prostu rozczarowani, mają poczucie, że zostali oszukani. I to jest ta wada, która to dobrze jest. Dlatego ja na przykład, wie pan, jak już jesteśmy przy kwestiach ustrojowych, to ja jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego. Przy wydatnym ograniczeniu parlamentaryzmu, bo to nie ma takiej potrzeby, jak konstytucję opracowałem, projekt konstytucji w 1992 roku, to zresztą dlatego on w ogóle się nie przedostał pod obrady komisji nadzwyczajnej, bo tam był taki postulat, żeby taki pomysł, żeby Sejm się składał ze 120 posłów. No i posłowie, którym ten projekt dawałem, doczytywali do tego miejsca i mi go oddawali. No nie dziwię im się, ale to pokazuje, jaką mądrością to jest wszystko kierowane. Więc dlaczego 120 posłów? No, z tego powodu. To, co mówiłem, że państwo się powinno zajmować takimi dziedzinami, które są związane ze stosowaniem przemocy. I to właśnie mniej więcej, a to jest 6 resortów. A ponieważ liczba komisji sejmowych jest w zasadzie dostosowana do takiego merytorycznego podziału władzy wykonawczej, no to po 20 na komisję to jest akurat 120 posłów. Rzeczywiście w Sejmie jest około 100 posłów, którzy się orientują w zagadnieniach państwowych, a reszta to tam kręci ludy, więc to nawet w ogóle nikt by nie zauważył, że coś się tutaj stało złego. Nic by złego nie było. Byłoby to... tych 120 posłów nie mogłoby uchwalać zbyt wielkiej liczby ustaw. Ale to właśnie tak powinno być, żeby nie było biegunki legislacyjnej. Ale to... Ostatnie zdanie, tylko jeszcze zdanie na temat lustracji. Za, przeciw. Dziękuję. Proszę pana, no jest za, byłem cały czas, ale to co z tego, już jest w tej chwili, to już jest musztarda po obiedzie. Bo tych ludzi, którzy byli tajnymi współpracownikami UB i SB do roku 1990, to oni już, ich obecność w aparacie państwa jest stosunkowo niewielka. Natomiast znacznie większym problemem są współpracownicy obecnych służb. Ja, zgodnie z moją ulubioną teorią spiskową, jak punkt ciężkości władzy w Polsce przesunął się w stronę tajnych służb w 1980 roku, to już tam pozostał, aż do dnia dzisiejszego. Tam już pozostał. Co gorsza, to jeszcze może nie byłoby takie straszne. Natomiast najgorsze było to, że w drugiej połowie lat 80. w ramach różnych przygotowań do transformacji ustrojowej. Obok takich systemowych przygotowań do transformacji ustrojowej był też taki nurt przygotowań prywatnych. Otóż ci bezpieczniacy to są wprawdzie ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni i spostrzegawczy. I kiedy po spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Reaganem w Reykjaviku w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem nowego porządku politycznego w Europie będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej, to ci bezpieczniacy postawili sobie samym pytanie. Sowiety się będą ewakuowały, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, gdy Sowietów już nie będzie, a na mnie spocznie nieubłagany palec i powie to on wszystkiemu i nie. Kto mnie wtedy obroni? A ponieważ to są ludzie inteligentni i spostrzegawczy, to się zorientowali,
że jak Sowieci się wycofają, to prędzej czy później, i raczej prędzej niż później, nastąpi odwrócenie sojuszy. To po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba się przewerbować do przyszłych sojuszników. I taki przyszły sojusznik mnie obroni jako swojego agenta, nie da mi zrobić krzywdy. I żeby nie być gołosłownym, to podam przykład takiej metamorfozy. Pan Edward Mazur, który jeszcze do niedawna był przez prokuraturę podejrzewany o sprawstwo kierownicze zabójstwa generała Papawy, mimo że do łódzkiej prokuratury zgłaszali się złodzieje samochodów i tam się przyznawali jeden przez drugiego, aż prokurator musiał ich mitygować. Mówię, panowie, no nie wszyscy naraz, po kolei mi się przyznawać, porządek musi być, prawda? To on był trzymany w rezerwie jako podejrzany o sprawstwo kierownicze. No więc teraz został oczyszczony ze wszystkich podejrzeń, tak jakby się wykąpał w chyzopie, już on nic nie wspomniał, a na wszelki wypadek nie przyjeżdżał do Polski. No i cóż pan robił? Otóż on był za komuny funkcjonariuszem kontrazwiedki wojskowej, ale w 1987 roku, co no tak i wyszło i nie wyszło na jaw na procesie ekstradycyjnym w Chicago, bo państwo wiecie, sądy w Ameryce są tak samo niezawisłe, jak i u nas. To chyba nikt nie ma wątpliwości. No i ponieważ losy pana Mazura się ważyły, kiedy Polska wystąpiła o jego wydanie, jego losy się ważyły, jego adwokat złożył wniosek, żeby przesłuchać agenta FBI, który go zwerbował. No to prokurator się porwał na równe nogi, żeby zaoponował przeciwko temu wnioskowi, ale no wydało się, mleko się wylało, prawda? Więc sędzia oczywiście nie uwzględnił tam tego, tylko w uzasadnieniu odmowy ekstradycji podał, że wniosek ekstradycyjny był nieprawidłowo wypełniony. Prawidłowo był, tylko wymogi niezawisłości sędziowskiej są i tu i tam takie same, więc trzeba było pewne pozory zachować. I czy pan Mazur był odosobnionym przypadkiem? No nie, znaczy nie w tym sensie, że wszyscy się do FBI oczywiście przewerbowali, bo inni do niemieckiej BND, inni do izraelskiego Mossadu, inni zostali w GRU tak jak byli przedtem, bo się nie zmienia koni podczas przeprawy. I te powiązania reprodukują się w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Te zależności się reprodukują, bo i to jest najgorsze, bo mamy w Polsce do czynienia z takim zjawiskiem, które się nazywa dziedziczenie pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy piosenkarzami, dzieci celebrytów celebrytami, a dzieci konfidentów konfidentami. No, i to się utrwala. W związku z tym lustracja, wie pan, ta niewiele już w tej chwili, to ona ma tylko no, w tej chwili takie walor pewnego ostracyzmu moralnego, że tam jakiś autorytet moralny nagle jest przekłuty i tego powietrze z niego uchodzi. No. Z punktu widzenia państwa to już jest bez znaczenia. Z punktu widzenia interesu państwa to już jest bez znaczenia. Natomiast wtedy, to znaczy kiedy w 1992 roku ta uchwała lustracyjna została podjęta, zresztą warto przypomnieć, kto ją wniósł, poseł Korwin-Mikke, ona miała na celu ujawnienie agentury w strukturach państwa. Tam nie było żadnej zmianki o tym, żeby kogokolwiek karać. Chodziło tylko o to, żeby ujawnić agenturę w strukturach państwa. Samo ujawnienie agentury w strukturach państwa pozbawiłoby tajne służby wojskowe podstawowego instrumentu okupacji kraju. No i to się nie udało. I z tym bagażem musimy jakoś żyć. No, niestety mówię o okupacji kraju, dlatego że nasze tajne służby zachowują się jak okupant.
Między innymi dlatego, że wykonują zadania zlecone przez centralę w państwach poważnych, do których oni się przerwowali. I to jeszcze nie byłoby takie straszne, takie złe, że jak okupant się zachowują. Chociaż oczywiście lepiej by było, żeby tak nie było. Bo okupant, który jest pewny trwałości okupacji, to on się stara zadbać o terytorium okupowane, żeby ono jakoś wyglądało, żeby on coś z tego miał, prawda, i tak dalej. Natomiast najgorszy jest okupant, który nie jest pewny trwałości okupacji. On bierze to, co może wziąć na plecy, a reszta niech się pali, niech się wali i tak dalej. I to jest naszym największym problemem. To jest naszym największym problemem. Proszę bardzo. Ja chciałem takie dwie sprawy. Pierwsza rzecz, jeżeli jest taka sytuacja, jaka jest, ja przyznaję panu dyrektorowi, że tak jest, to uważam, że pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy robić, dążyć, żeby to zrobić, jest po prostu weryfikacja wymiaru sprawiedliwości. Bez naprawy wymiaru sprawiedliwości, bez lustracji sędziów, bo nie było lustracji sędziów, i to, co pan redaktor powiedział, że prokurator, którego dziadek skazywał tych akowców na Szubienicę, jak będzie sądził dziadka, jak będzie szukał tego dziadka, czy kolegi ojciec, bez tego się nie da. A bez sprawy działającego wymiaru sprawiedliwości nie uda się nic, bo są afery i albo trwają postępowania tak długo, aż się przydawi, albo po prostu, tak jak ta pani z Krakowa, jak wzięła łapówkę, to powiedzieli, że to nie była łapówka, tylko jakiś taki podarunek pieniędzy. Nic się nie uda. I druga rzecz, jeżeli chodzi o szkolnictwo, czy nie uważa pan, że by było wskazane, żeby podręczniki do szkół były jednolite w całej Polsce? Nie żeby sobie nauczyciel wybierał, jak mu pasuje, w zależności od poglądu, bez oglądania się na opinię rodziców, tylko po prostu wypracowane te programy nauczania przy konsultacji z kościołem, z rodzicami i jednolite, które by można było też po prostu przekazywać z roku na rok, co by użyło rodzicom, i te programy by były stabilne. Na pewno by nie wszedł wtedy do tego ten gender. Bo nie skąd mi pan wie? No jeśli by były ustalone podręczniki, tylko takie mogły być. Może by chcieli mieć jakiś próbował, ale nie był, na pewno by miał. Proszę pana, to jest bardzo niebezpieczne. Ten postulat, który pan zgłasza, jest bardzo niebezpieczny, dlatego że skąd by pan, jakby pan zagwarantował, że na czele resortu edukacji narodowej nie znajdzie się wariat. Ale ja mówię po konsultacji z kościołem. A proszę pana, to nie ma, to niczego nie gwarantuje. Ale ja nie, być może, ja mówię, czy to by było nie, złe, czy to by nie zapewniało. Złe, dlatego że proszę pana, najlepsza jest różnorodność. Jeżeli by pan miał na przykład w sklepie tylko jeden rodzaj towaru i nie ma pan żadnego wyboru, to skąd pan wie, że pan dokonał udanego zakupu? Nie wie pan, bo nie ma pan żadnego porównania. Natomiast jeżeli pan ma całą gamę towarów, to pan wybiera taki, który panu odpowiada. Ma pan. Kto wybiera? No pan. Ja rodzic nie wybieram. A to właśnie, to proszę pana, to jest złe. To jest złe. A pan jako rodzic, jakby był jeden podręcznik, to pan w ogóle by nie miał nic do gadania. A w tej chwili też nie. No to właśnie dlatego, że jest państwowy monopol edukacyjny, więc trzeba zlikwidować państwowy monopol edukacyjny, sprywatyzować szkolnictwo i w jednych szkołach będą, wie pan, nauczali. Co pan chce, gender, tam edukacja seksualna i tak dalej, a w innych będą matematyki uczyć, historii i tak dalej. I zobaczymy, które szkoły będą lepsze.
To jest rozwiązanie. Ja mówię, bo to odrębnie się na mieście nie stać. Proszę pana, jasne, tylko widzi pan, trzeba właśnie na tym polega rozwiązanie liberalne, żeby zapewnić ludziom możliwość wyboru. Jeżeli nie mają żadnego wyboru i na przykład pani Kluzik-Rostkowska skonsultowałaby się, nie wiem, z księdzem tym, z Tygodnika Powszechnego, była konsultacja z Kościołem i wprowadziliby, wie pan, jakiś podręcznik, od którego włosy by nam dęba stanęły, ale nie mielibyśmy nic do gadania. W związku z tym lepiej jest, jeżeli pani Kluzik-Rostkowska nie miałaby takiej władzy nad nami. I dlatego moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest likwidacja państwowego monopolu edukacyjnego, prywatyzacja sfery edukacji, obniżenie podatków, bo nie ma już żadnego powodu, żeby ludzi drenować podatkami pod pretekstem, że się im dzieci kształci. I wtedy pan do takiej szkoły posłał dziecko, do która by się panu podobała. Przejrzałby pan program nauczania, aha, no to jest, tutaj jest program fajny, nie ma żadnych dziwactw, nie ma żadnych ekstrawagancji. Rzeczywiście ta szkoła przygotuje ucznia i do edukacji wyższej, i do życia, i w ogóle da mu jakąś formację, ale to musi być różnorodność. A jak, wie pan, durny niech posyłają dzieci tam, gdzie będzie gender, no to... Bo jest też różnica, bo prywatne szkoły już są i ci, co tak walczą po prostu z kościołem i tak dalej, znam osobiście, swoje dzieci wysyłają do szkół, które prowadzą księża, zakonnice. No proszę pana, widać wyraźnie, że wiedzą co dobre. Tylko więc, to są dla bogatych. No więc dlatego, proszę pana, dlatego powinien być zlikwidowany państwowy monopol edukacyjny i obniżone podatki, żeby również ludzie średnio zamożni byli w stanie zapewnić swoim dzieciom właściwą edukację. I tyle. A wie pan, to jest tak, jeżeli by rodzice stali się pracodawcami nauczycieli, a nie państwo, to nauczyciele by się musieli liczyć z opinią rodziców. Po prostu ja płacę i ja żądam tego, co chcę, prawda? Jak ktoś mi nie oferuje tego, co ja oczekuję, no to nie płacę. I tyle. Wie pan, naprawdę to ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej. Moi rodzice byli nauczycielami. Nawet w czasie okupacji się utrzymywali z tajnego nauczania. Jeżeli nawet, i za co groził Majdanek, jeżeli nawet w takich warunkach uczeń znalazł drogę do nauczyciela i odwrotnie, no to cóż dopiero w sytuacji, kiedy żaden Majdanek za to by nie groził, prawda? To nas, nasi dobroczyńcy straszą, że w przeciwnym razie, jakby zlikwidować ten monopol, to by zapanowała ciemnota. Teraz zapanuje ciemnota, bo wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie, a ja patrząc na panią Kluzik-Rostkowską, to naprawdę podejrzewam ją, że ona jest wariatem w sensie medycznym. A co pan powie właśnie na, jak mówię, reforma wymiaru sprawiedliwości? Proszę pana, no powiem tak, że problemem, to jest problem rzeczywiście, ale jeszcze większym problemem jest to, że władza publiczna ma za duży zakres uprawnień, za dużo od niej zależy. Za dużo od niej zależy, w związku z tym, jeżeli sędziowie zaczynają też wariować, bo zaczynają na przykład, no, że o czymś nie wolno mówić. Wydają takie wyroki, że o czymś nie wolno mówić. Na przykład w sprawie, nie Amber Gold, tylko w sprawie takiej tej centrali taka była, no. Wyleciała mistrza. Proszę? No, nie tylko. To kilka takich spraw było. Także władza publiczna nie powinna mieć zbyt daleko idących uprawnień. Spróbujmy popatrzeć na państwo. Co to jest państwo? Jak eliminujemy takie niekonieczne cechy państwa,
to jedna nam na końcu zostaje, bez której państwo nie może istnieć. Przemoc. Przemoc. Państwo bez przemocy nie może istnieć. Państwo to jest monopol na przemoc. To jest monopol na przemoc. I dlaczego akceptujemy ten monopol? Od strony moralnej, bo to coś okropnego, taki monopol na przemoc, prawda? A jednak dlatego, że ta przemoc może być używana w służbie sprawiedliwości. Sprawiedliwość bez przemocy to jest własną karykaturą. I dlatego akceptujemy, ale to, jeżeli tak, to musimy bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo państwo, jak taki monopol, to jest rzecz niebezpieczna. I warto postawić sobie pytanie. Władza publiczna, czy to są właściciele nasi, właściciele całego państwa i nas wszystkich, czy też to jest grupa ludzi wynajętych przez nas do zarządzania sektorem publicznym? Bo jeżeli oni są właścicielami państwa i nas wszystkich, no to my nie mamy nic do gadania, to jasne. Ale jeżeli oni są grupą ludzi wynajętych do zarządzania sektorem publicznym, to z tego wynikają pewne konsekwencje. Po pierwsze, że mogą mieć tylko tyle uprawnień, ile to jest bezwzględnie konieczne do zarządzania tym sektorem. Ani jednego więcej. Dlaczego? Dlatego, że jak mają więcej, im więcej uprawnień ma władza publiczna, to tym mniejszy zakres naszej wolności. Bo te uprawnienia natychmiast redukują zakres naszej wolności i naszych pieniędzy, i naszych pieniędzy. Więc musimy wiedzieć, że rozrost uprawnień władzy publicznej dokonuje się kosztem naszej wolności i naszych pieniędzy. Dlatego trzeba im tylko tyle dać, ile to jest niezbędne, a resztę powinniśmy sobie załatwiać we własnym zakresie. I dlatego oczywiście reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna, ale to wie pan, za zbyt skomplikowane sprawy tam i wchodzą. Procedury prawa sądowego i tak dalej, no takie różne dziwolągi, że jak jakiś sędzia się przeziębi, to trzeba wszystko zaczynać od nowa. I a poza tym, no i poza tym jeszcze nie można abstrahować od agentury. Nie można abstrahować od agentury. No, wyobraźcie sobie państwo, że jesteście szefami bezpieki. Gdzie byście lokowali agenturę? No z całym szacunkiem, ale nie w środowisku gospodyń domowych. Bo co gospodyń domowa może powiedzieć? No co się przypaliło, co się przesoliło, to mogą być nawet informacje prawdziwe wszystkie, tylko że mało użyteczne. Dlatego agentura się lokuje tam, gdzie są podejmowane decyzje, gdzie się kontroluje kluczowe segmenty gospodarki, gdzie się decyduje o śledztwach, komu ściągamy paznokcie dzisiaj, a komu nie, prawda? Gdzie się wydaje wyroki, gdzie się fabrykuje, produkuje masowe nastroje, czyli media, środowiska opiniotwórcze. Tam, jeżeli agentura jest tak uplasowana, a jest, no to państwo jest przewidywalne, tyle tylko, że my jesteśmy z niego coraz mniej zadowoleni. Także reforma powinna bardzo głęboko pójść. Obawiam się, że może mu to nie udać. Ja jeszcze tylko, to też, dokończę. Proszę bardzo. Dobrze to wytłumaczył mi, bo ja myślałem swoim ograniczonym umysłem, myślałem, że przy, jak mówię, reformie wymiaru sprawiedliwości wprowadzić taką rzecz, wiem, że w którymś państwie to jest, że prezes sądu jest sądownictwem niezależne, ale prezesi sądu podlegają pod ministra sprawiedliwości. No. Także prezes sądu jest po prostu tak, jakby nie oznaczyli Rady Sądownictwa. On jest jakby kontrolerem sędziów, który pracuje na... No to tak jest przecież. A nie, no po tej chwili prezes sądu jest nadawany przez z góry, ale jest razem w tym w jednym, jakby pan mówi, w tym układzie. Wie pan, żeby był spoza układu. A
Ach, to wie pan, to trzeba zdefiniować układ. Mówię panu, że znacznie bezpieczniejsze jest ograniczenie zakresu uprawnień władzy publicznej. Wtedy pan tak często do sądów by nie chodził. No to lepiej, no. Proszę bardzo, tam pod ścianą. Witam serdecznie, Śnieżek Arkadiusz. Bardzo podoba mi się pana otwarty umysł i to, co pan tutaj mówi. Ja chciałbym poprzednikowi zadać zagadkę, żeby sobie odpowiedział na pytanie, jaka jest różnica pomiędzy uczniem uczącym się w Stanach Zjednoczonych, a uczniem uczącym się choćby w Brzozowie. No jest taka zasadnicza różnica, że uczeń z Brzozowa wie, gdzie są Stany Zjednoczone, a tamten nie wie, gdzie jest Brzozów. I tym się różni jakby, to jest taka dygresja do tych podręczników. Natomiast popieram pana zdanie na temat jakby zarządzania systemem prezydenckim. To w Polsce długo nie wejdzie i to w ogóle nie wejdzie. Natomiast na naszą sferę tutaj europejską myślę, że bardzo dobrym przykładem jest ustrój, który jest w Wielkiej Brytanii. Tam jest monarchia i tam jest Izba Lordów. Wiem, o czym mówię, bo pracuję dla mediów brytyjskich, więc jakby podwórko jest bardzo dobrze znane. Tam rządy tej Izby Lordów, czyli odpowiednikiem naszego, powiedzmy tam, Sejmu, Senatu, oni ustalili takie prawo, że przedsiębiorcy mają bardzo dobrze. Znamy kwotę wolną od podatku, 10 600 funtów, to jest na nasze 60 000 złotych, w porównaniu do nas 3091 złotych. Tam przedsiębiorcy się rozwijają. Powiedzmy, po 2-3 latach osiągniesz granicę 10 000 funtów, wchodzisz w strefę podatkową, rozwijasz się, płacisz, nie ma kontrol, sądownictwo jest bardzo fajnie rozwiązane. I pytanie do pana. Myśli pan, że w Polsce jest to realne, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby my, młodzi przedsiębiorcy, nie musieli rejestrować sobie spółek w Anglii tylko po to, żeby uniknąć ten ZUS tutaj nieszczęsny i móc rozwijać swoje działalności? Jak bardzo jest to realne, żeby, przepraszam za wyrażenie, ten ciemnogród, który z wyborów na wybory chodzi i głosuje albo na lewo, albo na prawo, zamiast zadecydować, zagłosować za nowym ruchem, nową partią, nowym ugrupowaniem, który chce istotne zmiany wprowadzić w Polsce. Proszę pana, no jest, można sobie wszystko wyobrazić. Nawet to, że w Polsce się zmieni ustrój. Wymaga to kilku takich przedsięwzięć. Po pierwsze, legislacji ustanowionego w 1989 roku przez generała Kiszczaka i grono osób zaufanych, takiego wadliwego, moim zdaniem, modelu ekonomicznego państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. I przywrócenie zwyczajnego kapitalizmu. Po drugie, i to właściwie można dokonać zmianą jednej ustawy. Ja nawet ją tutaj od razu podyktuję. Artykuł pierwszy. Ustawa by się składała z czterech artykułów. Artykuł pierwszy. Przywraca się moc obowiązującą ustawę o działalności gospodarczej w brzmieniu z 1 stycznia 1999 roku. Kropka. Artykuł drugi. Zobowiązuje się, znaczy uchyla się wszystkie akty prawne sprzeczne z tą ustawą. Artykuł trzeci. Zobowiązuje się Radę Ministrów do ogłoszenia listy aktów prawnych w odpowiednim terminie, tam powiedzmy pół roku, do ogłoszenia listy aktów prawnych uchylonych w trybie artykułu poprzedzającego. I artykuł czwarty. Ustawa wchodzi w życie z dniem. Krótko mówiąc, można by było dać państwu na przeczyszczenie taką kurację. I od razu by się wszystko, wie pan, wyprostowało. Druga rzecz, dlaczego ta zmiana, znaczy likwidacja modelu kapitalizmu kompradorskiego? W ogóle wyjaśnię, o co chodzi. Otóż w zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują zalety człowieka działającego, czy jest pracowity, przedsiębiorczy, pomysłowy, nie boi się ryzyka, czy ma szczęście.
no to jak ma te wszystkie zalety, to przeboruje sobie dostęp do rynku i tam odniesie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. W kapitalizmie kompradorskim, jaki został ustanowiony w 1989 roku przez generała Kiszczaka, o dostępie do rynku i możliwości funkcjonowania na rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z PRL-owskim rodowodem. Rezultat jest taki, że wszyscy, którzy do sitwy nie należą, muszą zostać wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym i tymi. I tam każdy sobie może dłubać coś, bo on z czegoś musi żyć. W rezultacie narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystany w niewielkim stopniu, bo w przeciwnym razie ten przywilej dla sitwy utraciłby sens ekonomiczny. W związku z tym likwidacja kapitalizmu kompradorskiego i zastąpienie go zwyczajnym kapitalizmem plus przywrócenie tej odblokowałoby narodowy potencjał ekonomiczny. Odblokowałoby po prostu. Jakby sobie ktoś tam z tym dawał radę, no to już jego problem, prawda? Jego sprawa, jego umiejętności, wytrwałości, talentu i szczęścia. Natomiast to jest warunek w ogóle sine qua non. Jeżeli tego nie zrobimy, no to zginiemy. To zginiemy. Po prostu i zwyczajnie, bo nikt nie będzie czekał, aż my się namyślimy. I albo się nam uda to zrobić, ja dlatego uważam, że kibicuję ugrupowaniu antysystemowym. Bo tych systemowych to już nie ma się czego spodziewać. Po prostu już, no, już nie ma co. Ja już straciłem wszelką nadzieję. W związku z tym jedyna nadzieja w tych ugrupowaniach antysystemowych, albo im się uda, to trzeba im pomóc, albo im się nie uda, no to wtedy już nie wiem. No. A prenule do liży, jak to mówią Francuzi. Proszę bardzo. A to tam pan się zgłaszał już. To proszę bardzo, bo tu pan decyduje o mikrofon. Dobrze, ja mam takie pytanie, w jaki sektor gospodarczy powinniśmy inwestować i ewentualnie w co powinniśmy iść, czy to powinny być usługi, czy to powinna być produkcja? Nie wiem, o tym powinni decydować inwestorzy, a nie my. Wie pan, bo najgorsze jest to, jak ktoś inny decyduje o tym, co inwestor powinien zrobić ze swoimi pieniędzmi. Na przykład jak urzędnicy o tym decydują. Bo urzędnicy z całym szacunkiem, oni są potrzebni, ale to nie ich pieniądze będą zaangażowane w to. A za cudze pieniądze to każdy mądry. Dlatego nie, to nawet jest niemoralne, no po prostu. A czy jeszcze jedno mam takie pytanie, czy nie uważa pan, że Unia Europejska tak naprawdę zbudowała nam tutaj autostrady, drogi, a jednocześnie w zamian za to zniszczyła nasz potencjał przemysłowy i zdecydowanie uszczupliła naszą gospodarkę? Proszę pana, no gdyby w pułapce na myszy nie było przynęty, to mysz by tam nie wlazła, prawda? Więc przynęta musi być. Mysz nawet jej tam za dużo nie zje, bo natychmiast się pułapka nad nią zatrzaśnie. I proszę przypomnieć sobie, jaka była propaganda Anschlussu w roku 2003. Przecież to tak między wierszami dawano do zrozumienia, że powinniśmy głosować za Anschlussem, bo Unia sypnie złotem i znowu będzie jak zagierka. I znowu będzie jak zagierka. Więc było to dla mnie zdumiewające, że tylu ludzi w to uwierzyło. A w szczególności było dla mnie zdumiewające, że tylu ludzi uwierzyło, że Niemcy, które były płatnikiem netto w Unii Europejskiej, znaczy finansowały tę zabawę, przez całe dziesięciolecia będą żyłowały swoich podatników, żeby dogodzić Polakom, Słowakom, Słoweńcom, Grekom i tak dalej. Otóż jak ktoś chce wierzyć w to,
że Niemcy o niczym innym nie myślą, tylko żeby nam dogodzić, to ja oczywiście nie mogę mu w to zabronić wierzyć. Ja sam w to nie wierzę. Otóż Niemcy traktują to jako inwestycję. I teraz my dopiero po 10 lat tak żeśmy się zorientowali, jak ta inwestycja jest zaplanowana. No to wie pan, trzeba było myśleć o tym 10 lat wcześniej. No to byśmy, tym bardziej, że Niemcy 1 maja 2004 roku, kiedy państwa środkowej Europy zostały przyłączone do Unii Europejskiej, a więc do przedsięwzięcia, którego Niemcy są politycznym kierownikiem, Niemcy stworzyły polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa z roku 1915. Ten projekt Mitteleuropa był pomysłem na urządzenie Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. Jeszcze w 1915 roku Niemcy miały nadzieję na takie ostateczne zwycięstwo i przewidywał ten projekt, że na tym obszarze zostaną utworzone państwa pozornie niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty i uwaga, uwaga, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. Ponieważ w 1918 roku Niemcy wojnę przegrały, a w każdym razie wszystkim się tak wydawało wtedy, to na obszarze Europy Środkowej powstały państwa naprawdę niepodległe, które podjęły próbę budowania gospodarek, no może niekonkurencyjnych, bo to nie było takie łatwe, ale w każdym razie niezależnych od gospodarki niemieckiej. Między innymi Polska, budowa Gdyni, budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego, wojna celna polsko-niemiecka, to są ilustracje tych prób. Druga wojna światowa, komunizm, żelazna kurtyna, te wszystkie procesy zahamowały, ale kiedy po 90 roku polityka europejska weszła w stare kolejne, natychmiast to się wszystko odtworzyło. I Niemcy o tym projekcie nie zapomniały. Natychmiast podjęły starania polityczne, żeby stworzyć odpowiednie warunki dla jego realizacji. I 1 maja 2004 roku te warunki zostały stworzone. Zatem można powiedzieć, że Niemcy po 90 latach jednak wygrały I wojnę światową, bo jeżeli przystąpiły do realizacji celów wojennych, jakie sobie postawiły w 1915 roku, to znaczy, że wygrały, przynajmniej w tym zakresie. A że po 90 latach, no to cóż, wojny trwają dłużej niż działania wojenne. Pierwsza wojna światowa zakończyła się definitywnie, stosunkowo niedawno, bo 3 października 2010 roku. Tego dnia Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek od odszkodowań wojennych za pierwszą wojnę, 70 milionów euro Wielkiej Brytanii i Francji. No to pierwsza wojna już się zakończyła definitywnie, a druga jeszcze nie. To tylko działania wojenne ustały, a remanenty są otwarte i warto o tym pamiętać. Remanenty są otwarte. Warto o tym pamiętać, jak się mówi o polityce europejskiej, jak się analizuje politykę europejską. I jeszcze jedna uwaga jest taka, że państwa dzielą się na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. Niemcy są państwem poważnym, takim, które o niczym nigdy nie zapomina. I to widzimy. To widzimy. Po 100 latach nie zapomina. Jak coś było dobre 100 lat temu, to jest dobre i teraz. No i jak spojrzymy na nasze terytorium państwowe, no to ono jest przekształcane dokładnie zgodnie z projektem Mitteleuropa. To nie jest, to się nie robi samo. To można sobie, to i to nie Unia Europejska, to jest państwo poważne. Państwa nie przestały istnieć. Państwa nie przestały istnieć. Interesy narodowe nie zniknęły. Interesy państwowe nie zniknęły. Tyle tylko, że jak ktoś
wierzy w tę retorykę, że wszyscy są braćmi i tak dalej, no to oczywiście potem jest bity w tyłek przez to, ale to sam sobie winien, że w to wierzy, prawda? Sam sobie winien. I jedna rzecz, Unia Europejska, otóż wspomniany tu przeze mnie Milton Friedman w 90 roku przyjechał do Polski, na nasze zaproszenie zresztą. I zorganizowali się mu spotkanie z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym, z parlamentarzystami, z posłami i senatorami Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Wtedy jeszcze światło nie było oddzielone od ciemności, tam nikt nie wiedział co to jest. I on tam przemówienie takie wygłosił do tych parlamentarzystów, w którym przedstawił pewną radę, która i dzisiaj jest aktualna, a wtedy to była aktualna no, jeszcze bardziej. Otóż on powiedział tak, Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. To co Polska powinna robić? Ano powinna naśladować rozwiązania, które bogate kraje zachodnie stosowały u siebie, kiedy były takie biedne jak Polska. I to jest bardzo rozsądna rada. I była i jest. Tyle tylko, że Unia Europejska właśnie to nam uniemożliwia. Zastosowanie się do tej rady, bo Unia Europejska narzuca nam tak zwane standardy, to znaczy zmusza nas, żebyśmy się zachowywali, jakbyśmy byli bogatym krajem zachodnim. W rezultacie straciliśmy konkurencyjność jakąkolwiek. Prawda? A jak się skończą subwencje, no to nastąpi godzina prawdy. To nastąpi godzina prawdy. Jeszcze o jednej rzeczy trzeba pamiętać. Otóż w 90 roku opublikowana została taka prognoza demograficzna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Starej Unii, jeszcze grupującej 15 państw. I w tej prognozie demograficznej była taka stwierdzenie, że społeczeństwa tych krajów gwałtownie się starzeją. No to wiadomo, że tak jest. Każdy, kto był, to wie. W związku z tym wniosek jakiś z tego wypływał. Ano, jeżeli Unia chce zachować socjal, utrzymać socjal na dotychczasowym poziomie, to w ciągu najbliższych 50 lat musi sprowadzić około 100 milionów ludzi do roboty, parobków po prostu. No ktoś musi na to zarobić, prawda? I teraz przed kierownikami politycznymi Unii stanęło pytanie, no dobrze, skąd tych ludzi wziąć? Ludzi na świecie nie brakuje, ale importować 100 milionów Arabów, no to już teraz nie można oczy z łoka zmrużyć, a co dopiero jeszcze 100 milionów sobie na łeb, to już trzeba było spać na stojąco w ogóle. 100 milionów Chińczyków, no to nie jest 1900 rok, kiedy Europa robiła z Chińczykami co chciała. Teraz są nuklearne Chiny, najpotężniejsza gospodarka świata. A co będzie, jak Chińczycy zażądają praw politycznych? No co wtedy, jak ich nastraszyć? No to lepiej nie ryzykować, prawda? Ale jest 100 milionów łagodnych chrześcijan ze środkowo-wschodniej Europy. Różnic cywilizacyjnych nie ma, różnic kulturowych jakichś nie ma. Trzeba tylko stworzyć takie warunki, żeby oni przyjechali. No to właśnie się stworzyło. I jaki jest mechanizm? No dzisiaj się dowiedziałem, jak tu jest w Brzozowie, że w ciągu ostatnich 10 lat ludność Brzozowa zmniejszyła się o połowę. O połowę. Jest ta połowa, druga jest tam, prawda? Część przesyła pieniądze tutaj, bo tam, bo nie wiem jak tutaj jest, ale na przykład jak byłem w Pionkach, Radomia, tam wytwórnia prochu jest, a zamówienia wojskowe są niewielkie, więc ona jest, bo musi być, ale tam już wielkiego dochodu z tego nie ma. W związku z tym Pionki żyją z tego, że rodzice, którzy są na zachodzie, przysyłają pieniądze na dzieci wychowywane przez babcie. I to jest siła nabywcza Pionek.
Za te pieniądze w supermarketach kupuje się towary wytwarzane na Zachodzie. I pieniądze wracają tam, skąd przyszły. No, sam kraj został skonstruowany. No, tyle tylko, że o tym trzeba było myśleć wtedy. A teraz to już nie wiem. No. Teraz to jest trochę późno. Więc autostrady, proszę pana, Unia zbudowała autostrady. Skąd Unia ma pieniądze? Przecież tam się nie kocą we Frankfurcie te pieniądze. Premier Tusk, taki błazeński występ, jeszcze jak był premierem, przyjechał z Brukseli z takim oto komunikatem radosnym, że Polska dostała na lata 2013-2020 ponad 400 miliardów złotych z Unii, subwencji. No, wziąłem mu ołówek i liczę. Siedmioletnia składka Polski, polska składka roczna do Unii to jest około 18 miliardów euro. Tak? Nie, 18 miliardów złotych, bo to zależy od kursu walutowego. Więc siedmioletnia składka to jest 130 miliardów. To już nie 400, tylko 270. 70 miliardów w ciągu 7 lat można obliczyć śmiało na koszty aparatu biurokratycznego, który tam te wszystkie sprawdza, te kropki, przecinki, dokumenty i tak dalej, bo on z tego musi żyć, prawda? Zostaje 200. Zostaje 200 miliardów. Podzielić to przez 7, no to raptem 30 miliardów rocznie. A wiecie państwo, ile w 2013 roku wyniosły koszty obsługi długu publicznego? Ponad 50 miliardów. Ponad 50 miliardów. I premier Tusk, licząc na to, że nikt takiego rachunku nie zrobi, opowiada, że będzie autobusem jeździł po Polsce i będzie się naradzał, jak te pieniądze wydać. No tak by się zachowywał człowiek, który powiedzmy zarabia 3,5 tysiąca złotych, dostał 50 złotych ekstra i zwołuje całą rodzinę na naradę, jak te 50 złotych wydać. No jakby ktoś z takim pomysłem wystąpił, to byśmy powiedzieli, że to jest ein Michigener Kopf, prawda? A tu tymczasem nikt go nie przebadał psychiatrycznie, czy on nie jest aby ein Michigener Kopf. Proszę bardzo, pan z tyłu. Być może to już jest pod koniec spotkania, ale ja bym jednak zaproponował powrót do tej ideologii. Proszę bardzo. Mianowicie, chciałem zapytać właśnie o to, żeby pan skomentował dotacje. Oczywiście jest prawdą, jaki koniec każdy widzi, to znaczy jaki jest stan państwa, czyli głosowanie na partie te systemowe w ogóle nie ma sensu, to jest oczywiste. Ale równocześnie nasz rodak biskup Krasicki kiedyś powiedział, zdefiniował wolność, że lepszy na wolności kąsek lada jaki, niż w niewoli przysmaki. Czyli to jest pytanie, może apel i pytanie do pana redaktora, ale to też do państwa, którzy tu jesteście. Wszystko można zmienić, tylko trzeba sobie zdać sprawę, jaką rolę w prywatnym życiu każdej z tych osób odgrywają dzisiaj te transfery budżetowe. Chciałbym też, czyli powiedzmy sobie prawdę, można wszystko zmienić, ale przez jakiś czas będzie dużo gorzej, nie lepiej, prawda? Ja nie twierdzę, że to będzie bardzo długo. Ja osobiście jestem za tym, żeby rzeczywiście wszystko zmienić, ponieważ ten stan, który jest państwa, mi się nie podoba. Ja bym chciał żyć w państwie poważnym, a nie w państwie no tak niepoważnym, prawda? Więc, czy mogę się wtrącić? Oczywiście. Proszę pana, nie bardzo mi trafia do przekonania pańska teza, którą pan przedstawił jako oczywistą, że przez jakiś czas będzie gorzej. A mogę dokończyć? Proszę bardzo. Króciutko. Zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi, na to, żeby rzeczywiście wybrać partię antysystemową, która dokona zmian, czyli krótko mówiąc, odrzuci ten czwarty sposób wydawania pieniędzy, czy trzeci sposób wydawania pieniędzy, a skupi się na pierwszym. Czy my jesteśmy na to gotowi? Obawiam się, że taki program nie zyska jeszcze wystarczającego poparcia społecznego. Ja dlatego, wie pan, nie jestem ultrasem demokracji i uważam, że procedury demokratyczne nie są najważniejszą rzeczą.
bo to tak jakby, no nie wiem, ktoś uważał, że dom się pali, ale my musimy decyzję podjąć przez głosowanie, czy go gasić, czy go nie gasić, a jak gasić, to jaką wodą i skąd wodę brać i tak dalej, najpierw się naradzić, prawda? Otóż myślę, że nie, że w takich sytuacjach nadzwyczajnych ktoś przejmuje inicjatywę i mówi tak jak na wojnie, w wojsku, na moją komendę i wszyscy go słuchają. Tak jak przerwałem panu, to dlatego tylko, że chciałem przypomnieć taką rzecz, która się zdarzyła w Polsce. Mianowicie po wejściu w życie ustawy o działalności gospodarczej. 89 rok, 1 stycznia ta ustawa weszła w życie. I co się stało? Nagle miliony ludzi, może nie tam, ale na pewno miliony, bo Polska się zmieniła w jedno targowisko wtedy. Miliony ludzi nagle przez nikogo nie, bez żadnego nakazu, bez żadnej tam, że partia im kazała, po prostu zaczęło się aktywizować gospodarczo. Jak kto potrafi? Jak kto potrafi? Jednym się nie udało, innym się udało. Tyle tylko, że władze publiczne bardzo szybko od tego odeszły. W ogóle warto się trochę zatrzymać nad tą ustawą o działalności gospodarczej, bo dlaczego ona się w ogóle pojawiła? Otóż za komuny środowisko władzy, czyli nomenklatura, z czego żyła? Z kontrolowania cudzej działalności gospodarczej. Na tym kładła łapę i z tego tam dała. Ustanawiało się zakaz jakiś, no i z tego zakazu jakaś część biurokracji żyła. Kiedy nomenklatura się uwłaszczyła, a to nastąpiło w drugiej połowie lat 80. się zaczęło, no to jak już się uwłaszczyła, to nie życzyła sobie żadnych nadzorców nad sobą, prawda? I dlatego generał Jaruzelski pozwolił Mieczysławowi Wilczkowi na taką ustawę. Warto przypomnieć, jaki najważniejszy przepis był. To węzeł gordyjski został przecięty, socjalistyczny węzeł gordyjski został przecięty jednym ciosem. Tak. Dozwolona jest każda działalność, która nie jest zabroniona prawem. Prawda, jakie proste, jak budowa cepa, a to było genialne posunięcie. Ale środowisko władzy zorientowało się, że natychmiast wyrośnie mu konkurencja, z którą trzeba będzie rywalizować na rynku. A to nie, to w takim razie przywracamy reglamentację, tylko już dla innych. Historia ustawy o działalności gospodarczej to jest historia jej nieustannej nowelizacji. Czasami kilka razy do roku. Ale każda nowelizacja polegała na tym, że się dokładało jakieś tam reglamentacje. I 10 lat po wejściu jej w życie sama ustawa w pierwotnym brzmieniu miała tylko przewidziane koncesjonowanie w 11 przypadkach. Z których większość była podyktowana ryzykiem sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. Na przykład wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, produkcja trucizn i obrót truciznami, obrót wódką i spirytusem, hurtowy obrót lekarstwami, no i prowadzenie agencji detektywistycznych i celnych. A więc niektóre uzbrojone, w związku z tym to było koncesjonowane. I produkcja pieniędzy. No, pieniędzy, tak. Wreszcie, natomiast w 10 lat po wejściu w życie ustawy, w rezultacie tych nowelizacji, różne formy reglamentacji, czyli koncesje, licencje, zezwolenia i pozwolenia, objęły 202 obszary działalności gospodarczej. Nie 202 przypadki, 202 obszary działalności gospodarczej. Bo tak to wyglądało. Nasi okupanci zadbali o to, i profesor Balcerowicz najpierw, bo profesor Balcerowicz też tutaj przyłożył rękę,
warto przypomnieć, na czym polegał jeden z elementów tak zwanego planu Balcerowicza, od którego nie było alternatywy. Otóż wśród tych ustaw, które tworzyły plan Balcerowicza, była ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych. Ona wprowadzała tak zwaną zmienną stopę oprocentowania kredytów, niezależną od umowy kredytobiorcy z bankiem. Jeżeli na przykład umowa opiewała na 4% rocznie, to zmienna stopa oprocentowania wchodziła na 40% miesięcznie. W rezultacie kredytobiorcy zostali postawieni pod ścianą. Drugim posunięciem równoległym było podniesienie oprocentowania lokat terminowych w bankach komercyjnych do 80 i 100%. Trzecim posunięciem równoległym było stabilizacja kursu walutowego na poziomie 9,5 tysiąca złotych za dolara. Co się stało? Te wszystkie posunięcia trzy zainicjowały taki osobliwy przepływ pieniądza. Od drenowanych polskich kredytobiorców do finansistów. Między innymi finansiści ze wschodniego wybrzeża przyjeżdżali z dolarami, wymieniali je po kursie 9,5 tysiąca, no, do banków wkładali na lokaty, po upływie roku ze 100% zyskiem je wycofywali, po takim samym kursie, bo kurs był ustabilizowany. Ocenia się, szacuje się, że w ten sposób z Polski zostało wyssane 17 miliardów dolarów w 90 roku. W 90 roku. No i profesorowi Balcerowiczowi chcieli dać Nagrodę Nobla, no ja też bym dał zarobić. Bez żadnego ryzyka, tylko że w ten sposób został złamany kręgosłup zalążkowi polskiej klasy średniej, bo kto był kredytobiorcą w 90 roku? To drobni przedsiębiorcy i bogatsi chłopi, bo oni brali kredyty. A więc zalążek polskiej klasy średniej już się nie podnieśli od tamtej pory. I jedna grupa potencjalnych konkurentów dla nomenklatury została od razu na dzień dobry zneutralizowana, a pozostałe no to już nowelizacje ustawy o działalności gospodarczej to załatwiły. Także widzimy, jak się z perspektywy na to spojrzy, to wszystko jest jasne. Dobrze, ale panie Luty, czy jesteśmy gotowi na jakieś wyrzeczenia? Nie wiem, proszę pana, no skąd ja mogę odpowiadać za to, czy państwo są gotowi? Każdy sam niech sobie odpowie na to, czy jest gotowy, czy się nie boi, bo pewne ryzyko w polityce jest niezbędne, no bez ryzyka nie ma nic. Nie wiem, obawiam się, że na skutek długotrwałej propagandy prowadzonej z różnych zresztą źródeł, stopień tej gotowości jest stosunkowo niewielki. Być może, że się mylę, ale na przykład, opowiem taką historię, jak byłem na spotkaniu, to jeszcze było w latach 90. Byłem na spotkaniu z klerykami w seminarium duchownym w Łowiczu. No i tam tłumaczyłem im między innymi, że państwo nie powinno prowadzić działalności charytatywnej. Jeden z tych kleryków już nie wytrzymał. Poprosił o głos i mówi tak. Panie Michalkiewicz, co za bzdury pan opowiada? Przecież gdyby nie było przymusu, to nikt by nie chciał biednym pomagać. A pozostała część audytorium nagrodziła go brawami. No, krótko mówiąc, zgadzali się z nim. Jak już te brawa umilkły, to ja powiedziałem mu tak. Nie wiem, czy ksiądz sobie zdaje sprawę, co ksiądz teraz powiedział. Bo ksiądz, co prawda, innymi słowami, ale powiedział, że Ewangelia Chrystusowa nie nadaje się do zastosowania w życiu. Być może to prawda, ale nie wypada tak myśleć i być księdzem katolickim. Potem się dopiero zaczęła dyskusja. Proszę bardzo. A
Że ja chciałem tutaj się jednak pomimo wszystko, bo miałem zadać pytanie i chciałem nawiązać do właśnie tego uwłaszczenia, które pan powiedział, bo działałem na tym terenie w Stowarzyszeniu Uwłaszczeniowym, prawda? I później może to rozwinę. I tam za uwłaszczenie, bo było referendum, zagłosowało 49,1%, prawda? A między innymi, jakby tam te 100 tysięcy towarzystwa dało i tak dalej, to by doszło do rozbudowania tej klasy średniej i tak dalej. Ale patrząc na ostatnie wybory samorządowe, prawda, teraz zdaję sobie sprawę, o co była walka i czy to referendum nie było kolejne referendum sfałszowane, prawda, bo to 49,1% to nie jest takie trudne do sfałszowania. I chciałem w tej sytuacji zadać panu pytanie, bo są pewne takie, nie, żeby zintegrować ten naród, to jaką by pan opracował strategię w tej chwili, i bo patrząc nawet na wizytę szanownego pana Komorowskiego w Japonii, to wie pan, my się kiszki przewracały, zachowanie kogo by pan wybrał na prezydenta, i póki co, jaka jest możliwość i jakiej partii, żeby zacząć właśnie tą Polskę budować? Proszę pana, no trzeba się przyglądać. Teraz akurat mamy kampanię prezydencką, więc na razie jest licytacja na co innego. Ale jak już wybory prezydenckie się skończą, to będzie kampania parlamentarna. I wtedy trzeba się przyglądać programom politycznym, ugrupowań, co one właściwie proponują. Bo na ogół partie polityczne obietnic wyborczych nie dotrzymują. I na ogół to dobrze, bo gdyby dotrzymywały, to już by wszystko dawno się zawaliło. A tak to przynajmniej się jakoś tak siłą inercji toczy. Powiem tak, że taki, już nie chciałbym się powtarzać, bo ten program polityczny polegający na odblokowaniu narodowego potencjału ekonomicznego, to już mówiłem o tym, to jest najważniejsze, żeby wrócić do wytwarzania bogactwa, żeby naród znowu odzyskał zdolność wytwarzania bogactwa. Bo jeżeli tej zdolności nie odzyska, no to nie będzie, to nie ma o czym mówić w ogóle. To nie ma o czym mówić. To będziemy żyli nadzieją na subwencje. No to daleko z tym nie zajedziemy, bo wystarczy, że powiedzą, to już od dzisiaj nie będzie subwencji. Nie tam. W związku z tym trzeba się przyglądać programom partii politycznych. Ja nie chciałbym przekształcać tego spotkania w jakieś seminarium agitacyjne, bo to nie jest moim celem. Ja jestem bezpartyjny, sam nie kandyduję. Nic tutaj nie chcę od państwa żadnego poparcia wyłudzić. W związku z tym tylko mówię, jak się zachować. Co do samych wyborów. No to, że mamy taki system wyborczy, to moim zdaniem nie jest kwestią przypadku. Proszę zwrócić uwagę, że w Konstytucji jest przeforsowany system proporcjonalny w wyborach do Sejmu. System proporcjonalny od razu rodzi konsekwencje, że okręgi wyborcze muszą być wielomandatowe. No bo jednego mandatu nie da się proporcjonalnie podzielić, prawda? Muszą być wielomandatowe. A w okręgach wielomandatowych to od razu się pojawia konieczność znalezienia jakiegoś sposobu przeliczania głosów na mandaty. A jak już tu się wyciąga pierwiastek kwadratowy i tak dalej, to już nikt nie dojdzie, jak było naprawdę. Jest ogromna możliwość różnych manipulacji. Zgodnie z tym, co Józef Stalin mówił, że najważniejsze jest nie to, kto głosuje, tylko to, kto liczy głosy. No to mieliśmy okazję się przekonać, jakie to jest. W związku z tym dobrze by było, a jeszcze inna, druga sprawa. Mamy system parlamentarno-gabinetowy, który polega na tym, że poza stanowiskiem prezydenta,
które pochodzi z powszechnego głosowania. Wszystkie inne władze państwowe, wszystkie inne organy państwowe albo bezpośrednio, albo pośrednio pochodzą od Sejmu. Zatem kto kontroluje Sejm, ten kontroluje całe państwo. A kto kontroluje Sejm? Ano ścisłe sztaby partyjne. Ścisłe sztaby partyjne. Bo zanim się odbędzie jakiekolwiek głosowanie, to ścisłe sztaby partyjne z 20 milionów obywateli dokonują selekcji tam 900 obywateli, którzy w ogóle mają szansę się dostać do Sejmu. Poza jakąkolwiek kontrolą to się odbywa. Co więcej, one decydują, na którym miejscu listy wyborczej ten się znajdzie. Poza jakąkolwiek kontrolą. Wobec tego, i tu muszę już w tym momencie włączyć swoją ulubioną teorię spiskową, że z tajnym służbom znacznie łatwiej jest skontrolować ścisłe sztaby partyjne. To jest jakieś 30 osób w państwie, z których być może połowa to są konfidenci, niż na przykład 100 tysięcy ludzi, których trzeba było szybko skontrolować, gdyby były jednomandatowe okręgi wyborcze. No, po co tam sobie zadawać tyle trudu, tyle roboty, jak tu wystarczy skontrolować. I proszę zwrócić uwagę, że ten system, dodatkowo jeszcze, tak zwana klauzula zaporowa w ordynacji wyborczej, która sprawia, że trzeba prowadzić kampanię wyborczą jednocześnie, od razu w skali całego kraju, co bez użycia telewizji, radia jest po prostu niemożliwe. To są najbardziej kosztowne przedsięwzięcia. Dodatkowo do tego dochodzi finansowanie partii politycznych z budżetu. No więc scena polityczna się hermetyzuje, bo dopływ świeżej krwi prawie że ustaje, chyba że mamy do czynienia z takimi eksperymentami, jak na przykład ta dziwnie osobliwa trzutka biłgorajskiego filozofa, którą ja podejrzewam, że została wykreowana przez tajne służby. A teraz już go skreślają, więc nie będą już go popierać, prawda? No więc on już jest powoli schodzi ze sceny. I kolega Mikke mówi, że gdyby wybory rzeczywiście mogły coś zmienić, to już dawno byłyby zakazane. On chyba sam w to nie wierzy, bo za każdym razem kandyduje. Tak jakby się chciał przekonać o tym na własnej skórze, ale to nie jest wyjątkiem, bo prawie wszyscy ludzie wiedzą, że pieniądze nie dają szczęścia, ale każdy chce się przekonać o tym osobiście. to postępuje zgodnie z tym. I ja bym, wie pan, jeden taki pomysł proponował, jeśli chodzi o samorządy terytorialne. Żeby wzmocnić samorządy terytorialne, jednocześnie je odchudzić. To znaczy zlikwidować samorządy wojewódzkie i powiatowe, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Natomiast wzmocnić samorządy gminne, bo gmina, w gminie samorząd jest autentyczny. I w jaki sposób zmienić system finansów publicznych. W tej chwili jest tak, że głównym poborcą podatków jest rząd, który potem cyka tam samorządom te na zadania zlecone. Tego zawsze jest mało, za mało. W związku z tym samorządy się zadłużają. Nie wiadomo, co z tym fantem właściwie zrobić dalej, bo tu nikt nie wie, co dalej zrobić. Na dobrą, niektóre samorządy właściwie powinny być zlicytowane, no ale zlicytować i co dalej? Nikt nie wie, co dalej. Przecież miasto się nie rozejdzie, bo kościół musi istnieć nadal. Prawda? Więc nikt nie wie, co dalej. I więc, żeby głównym poborcą podatkowym była gmina. Gmina pobiera podatki, płaci składkę na państwo, którą Sejm każdego roku ustala.
Wszystkie gminy płacą taką samą składkę na państwo. Jak gmina zapłaci składkę na państwo, reszta to już jest jej. Od razu by się wyjaśniło, które gminy są zdolne do samodzielnej egzystencji, a które nie. Bo jeżeli gmina nie jest w stanie zapłacić składki na państwo, to po prostu trzeba ją rozparcelować i tyle. To by sprzyjało konkurencji między gminami. O co? W tej chwili liczy się to samo, co i za komuny. Jakie kto ma chody w Warszawie, żeby wydrzeć stamtąd od rządu? Za komuny też się liczyło, który sekretarz był dobrym gospodarzem. Ten, który miał znajomości w centrali, bo wyciągnął stamtąd jak najwięcej dla swojego regionu. Natomiast tutaj by się konkurencja o to, ilu będzie gmina miała podatników, przedsiębiorców, jakie bogactwo będzie wytwarzała. Bo to, co po zapłaceniu składki na państwo, to będzie jej. Oczywiście rząd natychmiast by chciał na tym położyć łapę. Żeby nie mógł na tym położyć łapy, trzeba jednocześnie dokonać reformy Senatu. W jaki sposób? Żeby zmienić sposób wybierania senatorów. Żeby każdy mógłby zostać senatorem, znaczy na takich samych zadaniach i ten. Bierne prawo wyborcze niech będzie takie, jakie jest. Natomiast ograniczyć czynne prawo wyborcze do senatu. Żeby wyborcami senatorów byli tak zwani obywatele kwalifikowani. Tak jest we Francji na przykład. To znaczy tacy, którzy sami piastują funkcję publiczną z wyboru. To by byli właśnie członkowie samorządów terytorialnych. I senat wybierany przez takich wyborców już na pewno by pilnował autonomii samorządu terytorialnego, żeby rząd tutaj nie wchodził w paradę. To by sprzyjało dobrym rozwiązaniom i jednocześnie zracjonalizowaniu wydatków państwowych. Bo senat musiałby zatwierdzić ustawę budżetową. Jakby była za bardzo rozrzutna, no to by jej nie zatwierdził, to by tam zaczął ciąć poszczególne pozycje budżetowe. I to by zachęcało rząd do racjonalizacji wydatków państwowych. A w gminie jest łatwiej przyjrzeć się sposobowi wydatkowania pieniędzy niż w rządzie, bo w rządzie to bardzo trudno. Na za duża skala jest i za duże możliwości ukrywania. Tutaj już też są, ale mniejsze. Także proponuję zastanowić się nad takimi rozwiązaniami. W tym roku tego nie załatwimy, ale dobrze jest mieć takie przemyślenia za sobą. Dobra, to są rozwiązania systemowe i formy nie zmienimy, tylko sytuacja jaka jest, jak nam się ustawić, żeby dążyć do tych systemowych rozwiązań, bo mówię panu Arturze, jeżeli rozbijemy głos, czy na przykład nie obstawimy ul wyborczych, prawda? Ja tu mówię od momentu, gdzie jeszcze należałem do partii Ruchu Odbudowy Polski, prawda? I niestety, gdyby ten rząd przetrwał, prawda, to Polska by inaczej wyglądała. No i tutaj obstawienie tych punktów wyborczych, żeby prezydent, jeśli chodzi o Dudę, to ma dobre niby tutaj hasła i tak dalej. No na pewno by był lepszy, jak ten nieszczęsny Komorowski, prawda? Z kolei, ale tutaj już podaję, Cebość podaje wyniki, że tam Platforma ma 48%, a tam PiS 27%, prawda? Ale jeżeli, żeby się pan określił, ja, czy partia tak, cały jesteśmy na Polsce jest PO i ten kał Komorowski i ten układ, którego należy takich miast. Proszę pana, odpowiem inaczej, jeśli państwo pozwolicie. W Polsce, zresztą tak jak na świecie, panuje chaos semantyczny, który sprawia, że na przykład Adolf Hitler uważany jest za reprezentanta prawicy i to w dodatku skrajnej. Przywódca Partii Narodowo-Socjalistycznej jest uważany za prawicę, to w ogóle nonsens kompletny. I w Polsce też jest tutaj takie pomieszanie z poglądaniem. W
Polsce za prawicę uchodzi każdy, kto nie należy do SLD. A przecież tak nie jest, bo na przykład do SLD nie należy Piotr Ikonowicz. Bo on uważa, że SLD to są farbowane lisy, że oni zdradzili świętą sprawę socjalizmu, ale jakby go ktoś nazwał prawicowcem, to by się obraził. Ja z nim siedziałem w więzieniu, to wiem, co mówię. Więc to jest po prostu nieprawda, że każdy, kto nie należy do SLD, to jest prawicowcem. Ja bym proponował w związku z tym, żeby wprowadzić takie kryterium oceny przynależności ugrupowań politycznych do prawicy czy do lewicy. To nie wymaga wprawiania się w jakieś stany emocjonalne, ani nie wymaga przyznania kogokolwiek, tylko wymaga analizy programu politycznego partii. A konkretnie odpowiedzi na jedno pytanie. Jaki sposób podziału dochodu narodowego partia uważa za najlepszy? Czy podział przymusowy poprzez państwo, czy aparat państwowy, czy też podział dobrowolny poprzez rynek? Jeżeli partia uważa, że najlepszy jest podział przymusowy poprzez państwo, to żeby nie wiem, co o sobie mówiła, to jest partią albo socjalistyczną, albo przynajmniej etatystyczną. Jeżeli natomiast uważa, że najlepszym sposobem podziału dochodu narodowego jest podział dobrowolny i poprzez rynek, to jest partią wolnościową, być może nawet prawicową, jeżeli ma jeszcze konserwatywne poglądy na sprawy społeczne obyczajowe. Dlaczego to kryterium jest takie ważne? Dlatego, że z niego można wyprowadzić cały model państwa i cały model ustawodawstwa. Właściwie odpowiedzi na to pytanie wszystko potem już zależy. I jeżeli przyłożymy to kryterium do parlamentarnej sceny politycznej, no to widzimy, że właściwie nie ma tam ani jednej partii prawicowej. Jest prawdziwe zdarzenie. W związku z tym, jeżeli mówimy o konsolidacji ugrupowań prawicowych, to musimy wiedzieć, co mamy na myśli. Musimy wiedzieć, co mamy na myśli, bo to, jak powiem, partie w tej chwili unikają polemiki na tematy istotne dla państwa. Na przykład, czy państwo słyszeliście jakąś debatę polityczną, na przykład, co zrobić z długiem publicznym, który się powiększa z szybkością 7000 zł na sekundę. Godzina ma 3600 sekund. No to łatwo policzyć, ile przez godzinę. I to czy dzień, czy noc, to tak się powiększa. I nikt w ogóle, nikogo to nie obchodzi. Partie postawiły na inną taktykę, która z punktu widzenia partyjnego jest racjonalna. Taką taktykę emocjonalnego rozhuśtywania tej części opinii publicznej, która się takiemu rozhuśtywaniu poddaje. To wytwarza dostateczną siłę nośną politycznie, żeby wepchnąć taką partię do Sejmu. I wszystkie partie taką taktykę obrały. Dlatego zupełnie nie ma polemik ideologicznych w tej chwili. Nawet nie tylko w partiach. No ja na przykład 2 lata temu byłem zaproszony na taką dyskusję do Stowarzyszenia Koliber. To takie stowarzyszenie młodzieżowe, bardzo ciekawe, bo oni tam mianowali mnie honorowym członkiem, więc to bardzo sobie cenię, bo to naprawdę porządne stowarzyszenie jest. I urządzili dyskusję na temat długu publicznego, no bo to młode pokolenie jest zaniepokojone tym. Był taki doktor, ekonomista z ich strony i zaprosili posła. No, mniejsza o nazwisko, bo to z litości. Ale no, kompetentnego wydawałoby się przynajmniej zastępcę przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. I ten poseł im powiedział, że nikt nie wie, co zrobić z długiem publicznym. Bo on też nie wie. Przyszedł tam w nadziei, że będą na niego głosować, że tam trochę się spopularyzuje. Ale właściwie po co na niego głosować, jak on nie wie? Osioł też by nie wiedział, więc co mamy osła wybrać, bo ładnie wygląda. Prawda? Więc to warto naszych
umiłowanych przywódców przeegzaminować pod tym kątem. To po pierwsze. Po drugie, jeszcze jedna rzecz, o której tutaj nie mówiłem, ale powiem, bo to trzeba akurat wykorzystać w roku wyborczym takie rzeczy. W ubiegłym roku przyjechał do Warszawy izraelski prezydent pan Rywlin na uroczystość otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich. I w przeddzień przyjazdu do Warszawy udzielił wypowiedzi Polskiej Agencji Prasowej i powiedział między innymi, że celem jego przyjazdu do Warszawy jest uczestnictwo w tej uroczystości, więc on nie będzie tutaj protokołu wywracał, ale doskonale pamięta o sprawie roszczeń majątkowych i doskonale pamięta o złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Otóż wynika z tego, że jakieś obietnice zostały złożone, a nawet jakieś umowy podpisane. To on doskonale o tym pamięta, a polska opinia publiczna nic o tym nie wie. Nic o tym nie wie. Więc proponuję, żebyśmy wykorzystali rok wyborczy do przepytania naszych umiłowanych przywódców, jak będą się nam stręczyć, że tak powiem, żeby je wybrać ponownie. To zapytajmy każdego, panie czcigodny wielce pośle, czy pan coś wie na temat tych złożonych obietnic i podpisanych umów. Jeżeli powie, że nie wie, to znaczy, że to jest dureń, który się nie interesuje takimi sprawami. No to po co go wybierać? Jeżeli natomiast powie, że wie, a do tej pory nic nie powiedział, to znaczy, że to łajdak. To też go nie wolno wybierać. Tak czy owak źle. Tak czy owak źle. Dlaczego to jest takie ważne? Proszę państwa, wystarczy sobie uświadomić jedną rzecz. Te roszczenia są szacowane na 60, może nawet 65 miliardów dolarów. Środowisko, które dysponowałoby na terenie Polski majątkiem tego rzędu, miałoby dominującą pozycję ekonomiczną, a co za tym idzie, dominującą pozycję społeczną i polityczną. To by doprowadziło do nieodwracalnych zmian struktury społecznej w Polsce. To by była po prostu szlachta. To by była po prostu szlachta. I przygotowania do tej sytuacji, do stworzenia takiej sytuacji, wydają mi się bardzo zaawansowane. Między innymi to widać taki pewien ruch, na przykład wśród filmowców, na wyścigi robią filmy, które wychodzą naprzeciw pewnym tezom polityki historycznej niemieckiej i żydowskiej. W nadziei, że ich wysiłki zostaną zauważone gdzie trzeba, no i tam będą mieli lepszą pozycję wyjściową. No to oni na to liczą, a my na co liczymy? Trzeba o tych sprawach mówić bez zacietrzewienia, bo zacietrzewienie jest złym doradcą, ale i bez lęku. Bo jeżeli się będziemy bali o tych sprawach mówić, no to już przegraliśmy. Bo to będzie znaczyło, że Michnik decyduje za nas, o czym nam wolno mówić, a o czym nam mówić nie wolno. To już przegraliśmy, to możemy od razu wywiesić białą flagę i podnieść ręce do góry. Dlatego mówię, trzeba wykorzystać ten rok wyborczy, żeby przeegzaminować naszych umiłowanych przywódców, żeby nam nie opowiadali bajek. Bo tu już widzimy, co się dzieje. To nie jest tak, że ja nie przywiązuję do tego wagi, ale jeżeli się rzetelną debatę polityczną na temat stanu państwa próbuje, a widać przygotowania do tego, że próbuje się zastąpić liturgiami smoleńskimi rozbudowywanymi do granic w ogóle jakichś, nie wiem, no to widać, że tu jest socjotechnika pewna, która ma po prostu rozhuśtać nas emocjonalnie. Ale to co Polska z tego będzie miała? Nic. Proszę bardzo. Ze względu na to, że już mamy późną porę, spotkanie będzie zmierzało ku końcowi, będzie można jeszcze nabyć książki pana redaktora. I panie redaktorze, chciałem panu serdecznie podziękować za przyjazd tutaj do nas, do mojego miasteczka, żeby rozszerzyć trochę tą ideę konserwatywno-liberalną. Dziękuję bardzo.